także mecz tego sezonu. Witamy się w studiu, jest Dariusz Dziekanowski. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy w studiu zlokalizowanym tuż pod główną trybuną stadionu przy ulicy Łazienkowskiej. Panie Darku, ja pamiętam, że zdaje się tutaj kiedyś były zejścia do szatni piłkarzy. Tak, wejścia i zejścia na przerwę i po meczu. Są to znajome mury dla mnie. No właśnie, to było teraz, parę ładnych lat temu. Teraz szatnie zlokalizowane są zupełnie po przeciwnej stronie murawy. Drodzy Państwo, zostało dokładnie 18 minut do rozpoczęcia tego wielkiego meczu. Wśród warszawskich buchmacherów najmniej można zarobić za ewentualny remis, za 10 postawionych złotych. 20 złotych można wygrać, jeśli oczywiście remis padnie. Zwycięstwo Legii obstawiane jest w stosunku 21,5 do 10, a Widzewa najwięcej 29 do 10. Legia Widzew to dzisiaj na ekranach Kanal Plus. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja w tabeli przed tym spotkaniem. Pierwszy w tabeli jest Widzew, 75 zdobytych punktów, tylko jedno oczko przewagi nad warszawską Legią, 66-18 w bramkach dla Widzewa. Widzew strzelił więcej bramek, także mniej bramek stracił niż warszawska Legia. Dalej jest już przepaść GKS Katowice, 21 punktów straty do prowadzącej dwójki. I dolna część tabeli, właściwie Sokół i Śląsk, te dwa zespoły, no cóż, już się wycofały z rozgrywek naszej ekstraklasy, także nie zobaczymy ich już do końca. O utrzymanie walczyć będą Chorzowski Ruch, Hutnik, Kraków. I zobaczmy to zestaw 33. kolejki. Legia Widzew, Amika, GKS Katowice, GKS Bełchatów, Odra Wodzisław, Polonia, Górnik, ŁKS Wisła, Stomil, Lech, Hutnik, Ruch. Wszystkie te mecze zaczynają się o godzinie 17. Nie odbędą się mecze Zagłębie, Sokół i Raków Śląsk. Jak mówiłem, z tego powodu, że oba zespoły zostały wycofane z rozgrywek. I spójrzmy, jak Legia i Widzew spisywały się w tym roku w meczach u siebie i na wyjeździe. Legia 15 zwycięstw, tylko jeden remis. To było nie tak całkiem dawno temu w meczu z poznańskim Lechem. Mecz, który się odbył bez udziału publiczności. Łódzki Widzew 10 zwycięstw na wyjeździe, 4 remisy i tylko 2 porażki. Mówiłem o spotkaniu Hutnik-Ruch. To bardzo ważny mecz dla dolnych rejonów tabeli. My dzisiaj postaramy się łączyć z panem Januszem Koziołem, dziennikarzem Gazety Krakowskiej, który ogląda spotkanie w Nowej Hucie i w przerwie, a także po zakończeniu spotkania. Miejmy nadzieję, będziemy mieli komentarze, głosy, co dzieje się na tym stadionie, gdzie ważą się losy utrzymania w Ekstraklasie, ale powróćmy do meczu Legia Widzew. Panie Dariuszu, kto jest faworytem tego meczu? Ja myślę, że faworytem jest, pomimo wszystko, że obie drużyny mają wyrównane składy, gra wielu reprezentantów. Ja myślę, że będzie to faworytem jest Legia, dlatego że jednak przewaga własnego boiska, gra przed własną publicznością zadecyduje o tym, że Legia po bardzo dobrej grze z obu drużyn zwycięży. Do rozmowy z panem powrócimy, jeszcze będziemy wracać przez całe to spotkanie, będzie pan moim gościem właściwie do końca meczu, w przerwie i po spotkaniu, ale oddajmy teraz głos komentatorom. Mecz ten komentują dziś dla państwa Zbigniew Boniek i Janusz Basałaj. Dziękuję bardzo Tomkowi. Witam Zbyszek. Witam serdecznie, witam Państwa. Jak się grało na Legii przez te twoje widzewskie, chyba bardzo dobre na początku lata twojej kariery? No ja muszę powiedzieć, że zawsze pojedynki Widzewa z Legią były pojedynkami bardzo prestiżowymi. Już w czasie, kiedy ja zacząłem grać, Widzew był drużyną nową, młodą, która chciał zaistnieć na polskiej scenie piłkarskiej. Legia była drużyną dojrzałą, drużyną znakomitymi piłkarzami jak Dejna, Gadocha, później doszli inni. Muszę powiedzieć, zawsze to była znakomita atmosfera, znakomite spotkania, dużo bramek, aczkolwiek nie przypominam sobie, że ja w tych spotkaniach strzelił ich za dużo. No właśnie, Zbyszek, a co powiesz na słynną lożę szyderców? Tu zawsze na Legii zarząd PZPN-u, dziennikarze, no znakomici przedstawiciele świata kultury, sztuki, ci, którzy kochali futbol, no i wobec takiej publiczności wypadało zagrać dobrze, na co liczymy także dzisiaj. No jestem przekonany, że będziemy świadkami znakomitego spotkania, tym bardziej, że grają dwie najlepsze drużyny w Polsce. Tutaj nie ma jakiejś alternatywy, nie ma jeszcze szans potem na zdobywanie punktów. Uważam, że jeżeli będzie wynik remisowy, Widzew jest mistrzem Polski, natomiast każde zwycięstwo każdej drużyny daje jej tytuł mistrza Polski. Proszę Państwa, zaczynamy odpytywanie naszych bohaterów całego spotkania. Na początku Franciszek Smuda, trener Widzewa Łódź. W studiu witam kolejnego gościa, to trener Franciszek Smuda. Panie trenerze, jest Pan zdenerwowany przed meczem? No przed każdym meczem, każdy trener zresztą trochę się denerwuje, ja już jestem przyzwyczajony do tych stresów i raczej mniej. Czy to dla Widzewa mecz być albo nie być? No, uważam dla każdego zespołu i dla Legii, i dla Widzewa jest to mecz o wszystko. Szkoda tylko, że ten mecz nie był wcześniej.
początek sezonu, czy najwyżej w połowie sezonu. Niestety zawsze jest to na koniec. Jeżeli któryś z zespołów przegrywa, już nie ma praktycznie żadnych szans odrobić tego. Niech pan nam zdradzi, jak taktycznie będzie grał Widzew od pierwszej minuty. No na pewno będziemy bardzo agresywnie starali się grać, wcześniej tego przeciwnika zaatakować, żeby nie dać im rozwinąć skrzydeł. Przede wszystkim musimy uważać na parę napastników Mięciela, Kucharskiego, są bardzo groźni, potrafią dobrze dryblować. No ja myślę, że będzie to takie samo spotkanie jak rok temu. Czy wyznaczył pan już obrońców, którzy opiekowaliby się właśnie parą Mięciel-Kucharski? My gramy totalnie strefą i nie ma opiekunów. Kto znajduje się w pewnej strefie, musi te obowiązki przejąć. Panie trenerze, bardzo dziękuję. Proszę państwa, Zbigniew Boniek powiedział, że nie zgadza się z trenerem z Mundo. Dlaczego? To znaczy nie zgadza się z trenerem w tym względzie, że oczywiście mecz Legia Widzew mógł być rozegrany w normalnej lidze w środku sezonu, ale w naszej nie, gdyż w naszej lidze wycofują się drużyny. Jest to jedyna liga, gdzie drużyny zaczynają, a nie kończą rozgrywek ligowych. To można powiedzieć, był wyścig od początku, duet pomiędzy Widzewem i Legią. Wiedzieliśmy o tym przed rozpoczęciem rozgrywki. Wydaje mi się, że taki finał jest najlepszy, bo gdyby Legia spotkała się z Widzewem w połowie rozgrywek sezonu, czy na początku, w tej rundzie rewanżowej, to po prostu byłoby to potem smutno. Natomiast ten pojedynek bezpośredni pomiędzy Legią a Widzewem, wydaje mi się, dodaje jakoś pieprzyku temu spotkaniu. Naprawdę źle by było, gdyby Legia z Widzewem spotkały się wcześniej. Natomiast by było dużo lepiej, żeby jeszcze oprócz Legii Widzewa, żebyśmy mieli następne drużyny, które by były podobnej klasy. Proszę państwa, dziś specjalnie to spotkanie komentują dla nas Dariusz Dziekanowski, Zbigniew Boniek. Zobaczymy, czy Zbigniew Boniek zgadza się z trenerem Legii Mirosławem Jabłońskim. A w studiu umiejscowionym pod Trybuną Główną Stadionu przy ulicy Łazienkowskiej trener warszawskiej Legii, pan Mirosław Jabłoński. Panie trenerze, jak zachowywali się piłkarze Legii na kilka godzin przed tym meczem? Spokojnie, skoncentrowani, przygotowani chyba do gry. Czego możemy się spodziewać po grze wojskowych? Czy narzucił pan swoim piłkarzom atak od pierwszej minuty? Wiadomo, że Legia w tym spotkaniu musi wygrać. Tak, musimy wygrać, ale nie może być to taki atak bez przygotowania, także będziemy starali się to spotkanie mądrze rozegrać. Wiadomo, że w tej chwili najbardziej newralgiczną formacją w zespole warszawskiej Legii jest obrona, bo i zabraknie Piotra Mosura, nie będzie Marcina Jałochy. No Marcin Jałocha po dłuższej przerwie jest, grała para Kozioł-Skrzypek do tej pory i tak to zostawiamy. Czy czuje się pan mocno zestresowany przed tym spotkaniem? No na pewno, jestem troszeczkę poddenerwowany, ale wiadomo, że to grają dwa zespoły najlepsze i zobaczymy na boisku, jak to będzie wyglądało. Dziękuję bardzo. Proszę. Tyle, proszę państwa, trener Jabłoński. Zbyszek, czy znowu ocenzurujesz wypowiedź trenera? No, ja nie ocenzurowałem ani jednego, ani drugiego. Wydaje mi się, że widać troszeczkę tutaj podniecenie, widać troszeczkę tremę, zdenerwowanie. Może to być wielki sukces trenera pierwszy. Nie ma co się dziwić, że przed tak ważnym spotkaniem martwi się o to, jak to rozegrać, żeby mecz zakończył się zwycięstwem. Tak, Smuda ma ze sobą mistrzostwo, Ligę Mistrzów. Jest bardziej chyba przygotowany do takich stresujących spotkań. Tak, ale dla obydwu drużyn jest to spotkanie kluczowe. Można powiedzieć, że rzeczywiście prawdą jest, że jakoby Legia nie wygrywając na pewno będzie się martwiła, że nie zdobyła tytułu mistrza Polski. Natomiast Widzew ma więcej do przegrania. Ja mam swoją tezę, kto tutaj jest faworytem, jakie są za i przeciw, ale to później. Właśnie. Proszę państwa, tak wyglądali kibice Legii. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia nasz reporter Łukasz Płóciennik, który stoi obok sektoru zajmowanego przez sympatyków Widzewa. Gorąca atmosfera nad stadionem warszawskiej Legii. 8 tysięcy biletów zostało sprzedane na ten mecz. Na ten mecz mogli wejść tylko kibice posiadający specjalne identyfikatory. Oprócz kibiców na stadionie znajdują się goście zaproszeni i dziennikarze. Tylko 800 miejsc przygotowano dla kibiców łódzkiego Widzewa, którzy czują się troszeczkę rozgoryczeni z tego powodu, ponieważ bilety szybko na czarnym rynku osiągała 200 zł. Halo, Tomasz Smokowski. Tyle Łukasz Płóciennik, który wraz z Aldoną Marczuk będzie dla nas przeprowadzał wywiady. Rzeczywiście, tylko 800 fanów Widzewa, 6 tysięcy kibiców Legii, 400 gości, 200 dziennikarzy na trybunach stadionu warszawskiej Legii. Między innymi będą wysłannicy klubów Casino Salzburg i Arminii Bielefeld, którzy oglądać będą poczynienia Macieja Szczęsnego. Będzie także trener Olympiakosu Pireus Duszan Bajewicz, który będzie patrzył na dwóch zawodników, Jacka Dębińskiego i Ryszarda Stańka. To są ci, o których wiemy. Nie wiadomo, czy ktoś nie ma tutaj wysłanników incognito. Panie Dariuszu, niech pan mi powie, czy, bo pan również występował także tutaj na
Kamila Łazienkowskiej, obserwowany przez wysłanników różnych klubów za tak, kilka lat temu. Czy to wpływa mobilizująco, czy miałem wręcz przeciwnie? Miałem taką sytuację z Eintrachtem Frankfurt, kiedy byłem tydzień czasu na testach. Wróciłem, można powiedzieć, zadowolony z tych testów. Bardzo dobrze przepracowałem ten tydzień i przyjechał trener Eintrachtu, żeby zobaczyć mnie. Niestety za bardzo chciałem pokazać się w tym meczu i nie wypadłem tak jak powinienem wypaść, żeby po prostu zadowolić trenera. Także czasami lepiej nie myśleć o tym i po prostu skoncentrować się na grze, po prostu nie przedobrzeć czasami. No właśnie, no zobaczymy, jak dzisiaj będą spisywali się Maciej Szczęsny, Jacek Dębiński, Ryszard Staniek, Maciej Szczęsny i Grzegorz Szamotulski. Dwaj piłkarze, dwaj kluczowi zawodnicy swoich klubów. Dzisiaj od ich postawy zależeć będzie bardzo wiele. Spójrzmy, jak rozgrzewali się przed tym spotkaniem właśnie Szczęsny i Szamotulski. Nauczyciel i uczeń, można powiedzieć, Maciej Szczęsny, rodowity warszawiak, przez kilka sezonów bronił barw warszawskiej Legii, między innymi także z panem, panie Darku. On tak. W ciągu, jak dobrze policzyłem, w ciągu trzech sezonów byliście razem partnerami. Nawet była taka sytuacja, że graliśmy w Wardii. Raz na obozie, jako już senior, Maciek jako młodszy kolega. Nie ma mowy o żadnych sentymentach, teraz gram tylko dla Widzewa. Jeżeli przegramy na Łazienkowskiej, będzie to moja nie tylko sportowa, ale i życiowa porażka. Tak powiedział Maciej Szczęsny jednej z gazet przed rozpoczęciem tego spotkania. Co do jego odporności psychicznej, wiadomo, że jest to były zawodnik warszawskiej Legii, podobnie jak Radosław Michalski. Dzisiaj raczej nie musimy się tego obawiać. Nie boję się kibiców Legii, oni robią swoje, a ja robię swoje. Bramkarz niezwykle doświadczony. Występy zarówno w Lidze Mistrzów z Legią, jak i z łódzkim Widzewem. Dzisiaj w bramce Legii Grzegorz Szamotulski, bramkarz, który długo terminował u boku Macieja Szczęsnego. Zresztą mówi, że bardzo dużo nauczył się od Maćka. To najlepszy bramkarz w Polsce na tej pozycji. Zresztą Szczęsny rewanżuje się, mówiąc, że kiedy Grzesiek zmądrzeje, będzie numerem jeden w Polsce, bo rzeczywiście Grzegorz Szamotulski jest bramkarzem bardzo nieobliczalnym, bardzo elektrycznym, tak to mawiają piłkarze. Nerwowo reaguje na poczynania swoich kolegów ze swojej świątyni. Dobre występy przeplata ze słabszymi, to też jest prawda. Bronił do tej pory w reprezentacji w meczach z Brazylią, Szwecją, Mołdawią i Gruzją. W reprezentacji młodzieżowej w meczach z Anglią i Włochami. No i zwłaszcza pamiętamy ten mecz z Anglią, kiedy nie najlepsze interwencje na przedpolu przeplatał doskonałymi. Chociażby tą po rzucie karnym, którą obronił strzał Ricardo Simeki. Polska zremisowała wówczas w Londynie 0-0. Maciej Szczęsny i Radosław Michalski, dwaj zawodnicy, którzy po występach na Łazienkowskiej grają dzisiaj po raz pierwszy tutaj w barwach innego klubu. W pana sytuacji przed laty była to sytuacja odwrotna, bo pan grał w Widzewie, potem przeszedł do Legii i musiał grać w Łodzi. Tak, jest to na pewno stresujące, jest to na pewno dodatkowa mobilizacja dla tych zawodników. Niemniej ważne jest, żeby ci zawodnicy po prostu skoncentrowali się na grze, żeby za bardzo ta atmosfera nie wpłynęła na ich postawę. Żeby po prostu grali dla drużyny, a nie grali po to, żeby udowodnić publiczności, że ich pozycja w drużynie czy w polskiej piłce jest wysoka. Drodzy Państwo, spotkanie Legia Widzew już za 7 minut. Teraz oddaję głos komentatorom. My z Dariuszem Dziekanowskim spotkamy się w przerwie. A więc Dariusz Dziekanowski, Tomek Smogowski mają 3 kwadranse zbliżek czasu i spokoju. Teraz robota należy do nas. Powiedz mi, kto według Ciebie dzisiaj będzie najważniejszy na boisku? Czy nie sędzia, który powinien udźwignąć ciężar tego spotkania, przede wszystkim być odporny na różnego rodzaju nastroje piłkarzy, nie mówię tu o naciskach, na to, by być tym numerem jeden dzisiaj, chociaż zwykle powiada się, że najlepiej, jak jest sędzia dyskretny w cieniu piłkarzy. Wydaje mi się, że nie sprowadzam to do tego problemu. Wydaje mi się, że sędziego im mniej będziemy widzieli na boisku, im mniej będzie gwizdał, tym lepiej. Uważam, że taka stawka wywoła w piłkarzach zdrowe emocje, że będziemy świadkami meczu bardzo męskiego, twardego, ale bez złośliwych fauli. Nie wydaje mi się, że pan Czesniewski w tym meczu, że będzie miał jakieś specjalne zadanie. Jeżeli będą ciężkie chwile, miejmy nadzieję, że swoim zdecydowaniem, charakterem potrafi uspokoić rozpalonych piłkarzy. Tak, to bardzo doświadczony przede wszystkim zawodnik, bo przez kilkanaście lat grał w bramce, był jednym z lepszych golkiperów naszej ligi, występował m.in. w Pomorzaninie Toruń, Bałtyk Gdynia, Arka Gdynia. I też w Bydgoszczy przy mnie się uczył. Tak jest, właśnie. Pamiętasz tego bramkarza? No pamiętam, zdrowy, silny chłop, niesamowicie wysportowany i można powiedzieć, to było zawsze jego cechą, znakomite warunki fizyczne. Poprosimy teraz o sylwetkę, o to, jak przygotował się do tego spotkania Andrzej Czyżniewski. To oczywiście przygotowania z ostatniej godziny przed meczem. On kilka dni przed tym spotkaniem był na meczu Legii, jeszcze wcześniej na meczu Widzewa. Pytany po co, dlaczego takie wizyty w klubach przed spotkaniem wzbudzają zawsze niezdrowe emocje, zainteresowania. Czyżniewski powiedział, że chciał się przygotowywać do tego meczu jak najlepiej. Chciał poznać atmosferę stadionu, chciał ustalić pewne sprawy.
a tak właśnie na 45 minut przed tym spotkaniem, przed meczem Legia Wicem, meczem podwyższonego ryzyka dla policji, ale przed meczem numer jeden dla naszych kibiców, dla dziennikarzy, meczem, który zadecyduje prawdopodobnie, kto będzie mistrzem Polski, Andrzej Krzyżniewski tak właśnie bacznie biegał po boisku. Jemu piękne bramki strzelał Dariusz Dziekanowski. Zbyszek, czy ty pamiętasz, żebyś kiedyś, jak to powiadają piłkarze, skaleczył Krzyżniewskiego? No raczej nie, bo żeśmy grali w jednej drużynie, było to na początku, bo ja tym samobójczych bramek specjalnie za dużo nie strzeliłem. Natomiast wydaje mi się, że Darek mu kilka bramek strzelił. Tak na marginesie, wydaje mi się, że jednak być sędzią w piłce to jest rzecz bardzo ważna, bo to jednak nobilituje takie spotkanie. Sędzia, człowiek, który ma swój zawód, jeden swoją człowiek, pracę. Prawda? Jeden człowiek, który o wszystkim decyduje, jakieś pieniądze wielkie wokół piłki, wysokie premie. A jednak sędzia jest tym, który społecznie tutaj przyjeżdża, który to sędziuje. Można powiedzieć, że od niego bardzo dużo zależy. Proszę Państwa, Andrzej Krzyżniewski, 44-letni arbiter z Gdańska. Były bramkarz, od kilku lat świetny arbiter. Poprowadzi za chwilę zawody Legia Widzew. I czas na naszą reporterkę. Dariusz Kubicki, panie Dariuszu, spędził pan tu 8 lat na Łazienkowskiej. Kiedy zdarzyło się, że ostatni raz przeżywał pan taką atmosferę, jak panuje dzisiaj na tym stadionie? No podejrzewam, że podobna atmosfera była tylko w meczach pucharowych z Sampdorią czy Manchesterem United. Jest naprawdę świetnie. Obie drużyny są naszpikowane reprezentantami Polski. Miejmy nadzieję, że będzie to wspaniałe widowisko. Dziękuję bardzo. Tyle Dariusz Kubicki, Andrzej Krzyżniewski w towarzystwie Krzysztofa Sławika i Janusza Śliwińskiego wychodzi na środek boiska, zanim obie jedenastki. Drodzy Państwo, skład Legii. Widzewa, przepraszam, zaczynamy od gości. W bramce Maciej Szczęsny, numer 1. 7 Radosław Michalski. 15 Daniel Bogusz. 3 kapitan zespołu Tomasz Łapiński. 18 Paweł Miążkiewicz. 10 Andrzej Michalczuk. 5 Dariusz Gęsior. 2 Mirosław Szymkowiak, 12 Sławomir Majak, 8 Jacek Demiński, 11 Rafał Siadaczka. Trenerem zespołu jest Franciszek Smuda. Z panem Smudą rozmawialiśmy przed meczem. Obie jedenastki na środku boiska to rezerwowi Widzewie. Numer 9 Aleksander Kurtian, 13 Piotr Szarpak, 14 Marek Bajor, 16 Marcin Zając, 23 Marcin Ludwikowski. I czas na gospodarzy. Legia DU Warszawa w ramce z jedynką Grzegorz Szamotulski. 3 Jacek Bednarz, 2 Paweł Skrzypek, 5 Jacek Zieliński, 4 Igor Kozioł, 6 Dariusz Czykier, 11 Tomasz Sokołowski, 9 kapitan zespołu Ryszard Staniek, 7 Sylwester Czereszewski, 8 Cezary Kucharski, 10 Marcin Mięczyk i trener zespołu Mirosław Jabłoński. Rezerwowi gospodarzy dzisiaj to 12. Bramkarz Marcin Muszyński, 13 Piotr Włodarczyk, 14 Dariusz Solnica, 15 Jacek Kaczak, 16 Marcin Jałocha, 17 Jacek Magiera. To sędziowie, sędzia główny pan Krzyżniewski, panowie Sławik i Śliwiński pomagający arbitrowi z Gdańska. Muszę powiedzieć, że wszystkim trzeba to jednak powiedzieć pod ręce gospodarzy, że zorganizowali wspaniałe widowisko. Naprawdę muszę powiedzieć, ci kibice, którzy do niedawna wszyscy na nich narzekali, wszyscy można powiedzieć z chorągiewkami, wszyscy przyjemnie kibicują. Wiadomo, że mecz piłkarski wywołuje pewne emocje od czasu do czasu. Warszawiacy podkreślają, co myślą o Widzewie i o łódzkich kibicach, ale wydaje mi się, że w pewnych granicach jest to absolutnie rzecz zrozumiała. Przychodzi się na boisko po to, żeby wyżyć, po to, żeby pokibicować. I nie chcielibyśmy od widzów za dużo. Najważniejsze jest to znakomita, rzeczywiście wspaniała, prawda, można powiedzieć, brazylijska atmosfera. I proszę Państwa, taktyka mistrzów Polski. Popatrzmy na ustawienie. Szymkowiak, Łapiński, Bogusz w obronie. Przed nimi Michalski, Michalczuk, Siadaczka i Gęsior w środkowej linii. Miążkiewicz ostatnio w znakomitej formie, niechciany w Legii. Przypominam, przed laty w ataku Dębiński, Majak, podstawowy duet łódzkich piłkarzy. I Legia. Legia, może powiedzieć, nie zaskoczyła nas tutaj jakimś specjalnym ustawieniem. Jest to standardowe ustawienie piłkarzy warszawskich z Mięcielem, z Kucharskim z przodu. Stanie, które będzie miał tako piłkarza cofniętego, włączającego się. Później jest czwórka Czereszewski, Sokołowski, Bednarz po lewej stronie. Czykę przed obrońcami, dwóch kryjących Skrzypek, Kozioł i Zieliński, który będzie to wszystko krył. Na pewno zaskoczeniem jest brak w drużynie Widzewa Kurtianu. Ja myślałem, że będzie on w tym spotkaniu występował, że ma więcej szans, że jego doświadczenie, umiejętność uspokojenia gry będzie tutaj odgrywała większą rolę niż Miążkiewicza. Natomiast trener Smuda wybrał inaczej. Zobaczymy, czy to ustawienie jest właściwe.
Zbyszek, czas na twoją tezę, którą chciałeś przed tym meczem postawić. To znaczy, ja muszę powiedzieć tak, spotkałem się dwie drużyny, które grały rok temu w podobnej scenerii, podobne spotkanie. Teraz warunki są ciut inne. Wydaje mi się, że Legia nie mogła się na 100% do tego przygotować, do tego spotkania, gdyż długie przerwy spowodowane grą reprezentacji, odwoływanie meczu, wycofanie się drużyny spowodowały, że drużyna warszawska nie ma rytmu. Nie ma rytmu, grała bardzo mało, grała tylko mecz z Ruchem Chorzów i dla kibiców warszawskich, kibiców Legii mam nadzieję, że nie przeszkodziło im to w przygotowaniu tego meczu i w byciu w odpowiedniej formie. Widzę tam jakiś komfort psychiczny, bo wystarczy im rezultat remisowy. Jest to drużyna, która już grała w tym składzie prawie w zeszłym roku, ale widzę, z wielu względów musi ten mecz wygrać. Co się stanie, zobaczymy. Proszę Państwa, zapraszamy serdecznie. Mecz numer 1 sezonu 96-97 na żywo tylko w Kanał Plus. Legia, zielone koszulki kontra Widzew Łódź. Gra mistrz, wicemistrzem Polski. Wielka stawka. Stawka to Mistrzostwo Polski, bo wiadomo, że za tydzień, jeśli któraś ta z drużyn wygra, będzie miała, jak to się mówi, z górki, chociaż mecz Legii z GKS-em zapowiada się dość ciężko. Pierwsza minuta spotkania, atak Legii. Ryszard Staniek. Prawa strona, obok niego Miążkiewicz. Staniek, wysokość pola karnego, dobra interwencja Widzewiak. Michalski i out dla Legii. Czykier. Piłka znowu do Stanika. I pierwszy rzut rożny dla Legii. A my już widzimy, że od początku legioniści od razu przeszli na połowę Widzewiaków. Są tu takim szybkim atakiem. Zmusi ich do obrony. Szukają takiego, można powiedzieć, natychmiastowego wyjścia, przestraszenia przeciwnika. Totalna ofensywa. Jest zostało tutaj zaprogramowane już pierwszym rzutem rożnym, który będzie wykonywał Sokołowski. Sokołowski. Sokołowski, rzut rożny dla Legii. Piłka na pole karne. Kucharski. Mięciel. Dopiero teraz podbiega do niego Majak. Mięciel na pole karne. Dobrze Łapiński przed pole karne. I mimo wszystko legioniści. W jednym z wywiadów przed meczem Dariusz Czykier mówił, marzy o tym, bardzo chce, żeby strzelić bramkę już w pierwszych minutach. To ma uspokoić grę, ma uspokoić nastroje na boisku i jakby Legii wtedy grało się łatwiej. Ale Widzewiacy mają naprawdę mocny skład i ich duet napastników jest ostatnio częściej chwalony. Majak Dębiński powoływany do reprezentacji Polski. Oto Legia. Błąd Stańka w środku i piłkarze Franciszka Smudy. Łapiński do siadaczki. Kozioł i Dębiński, w środku Miążkiewicz. Dobry powrót Czereszewskiego. Zieliński. Widzewiacy bardzo spokojnie chcą przytrzymać piłkę, chcą, wiedzą, że tutaj remis jest dla nich jak gdyby wielkim sukcesem. Teraz bardzo ładnie Michalski. I widać tu dużo spokoju. Na pewno taki scenariusz początkowy będzie taki, że Widzew będzie starał się jak najdłużej utrzymywać, być przy piłce. Ten taki atak pozycyjny, częsta wymiana piłek, dużo spokoju. Natomiast legioniści muszą tutaj zastosować krótkie krycie, pressing, atak całkowity, bardzo szybko, no bo tu każda minuta takiego wyniku, to można powiedzieć, jest sukcesem Widzewa, natomiast porażką Legii. Właśnie. I piłka na prawej stronie, tam był Dębiński. Bardzo dobrze, już jest Gęsior. Prawa strona boiska i faul. Rzut wolny dla gości. Andrzej Czyżniewski po raz pierwszy przerwał grę. Trzecia minuta spotkania. Przerwał grę w sytuacji, z której... O, widzimy, jak Sokołowski wracający za Gęsiorem trzymał za koszulkę pomocnika, czy też obrońcę. To zależy od meczu. Widzę powtórce, bo to widać, że Sokołowski troszeczkę sobie pomagał ręką. I rzut wolny dla Widzewa. Czwarta minuta spotkania, sześciu Widzewiaków w polu karnym. Gęsior przed szesnastką i słupek. Bardzo groźnie było pod bramką Legii. Nieporozumienie między obrońcami a Szamotulskim. Za chwilę to zobaczymy. Tak, był Skrzypek, który chciał wybić piłkę. Widzimy jeszcze raz tą akcję. Proszę bardzo, tutaj chyba Kucharski, jeżeli się nie mylę, chciał tą wybić i o mały włos nie zdołby samobójczej bramki. Mocna odpowiedź Widzewa na pierwsze 2-3 minuty ataków Legii. Michalczuk. Gęsior. Skuteczniej niż Czereszewski i Szamotulski od bramki. Pierwsze 4 minuty za nami. Obustronne ataki obu jedenastek. Proszę Państwa,
grają dwie najlepsze drużyny w polskiej ekstraklasie. A ja muszę pochwalić Szamotulskiego, bo rzeczywiście ta interwencja była bardzo trudna. Pierwsze minuty spotkania mógł być jeszcze nie za bardzo rozgrzany i taki szał niespodziewany własnego kolegi jest zawsze niebezpieczny. Mięciel i brawo Szczęsny. Strzelał Marcin Mięciel. No, wydaje się, że nasi piłkarze dużo telewizji ostatnio widzieli. Ronaldo i innych. Mięciel przyjął piłkę na piersi. Bezpośrednio. Się, proszę bardzo, na piersi. I to jeszcze nawet do góry głowa i bezpośrednio prostym uderzeniem. Bardzo ładna akcja pana Marcina. Pana Marcina, przepraszam. Tak, spóźnił się nieco Michalczuk, odpowiadający za jego, za Mięciela akurat w tej strefie boiska. No cóż, ale piłka to gra błędów i brawa dla Mięciela. Widzę. Wszystko zatrzymało się na Zielińskim. Zieliński do końca nie było wiadomo, czy wystąpi w tym spotkaniu. Kontuzja pięty, ale wszystko skończyło się dla reprezentanta Polski bardzo dobrze. Teraz nerwowo Dariusz Szykier zagrał ręką i rzut wolny dla Łodzian. Łapiński i Bogusz. Dobrze Czereszewski do Kucharskiego. Kucharski w środku. Zieliński i Skrzypek. Do Kucharskiego. Brawo Bogusz. Dobra interwencja łódzkiego obrońcy. Czereszewski zaur. Sokołowski zwykle ganiający lewą stroną. Tym razem na prawej stronie. Na lewej flance zastępuje go Jacek Bednarz. Piłka pod pole karne. Mięciel. Wypychany jednak dobrze przez obrońców łódzkich. I Miążkiewicz kontra Widzewa. Nie zatrzymało się to wszystko gdzieś na środku boiska. Zieliński. Spokojnie na wolne pole do Bednarza. Nie dojdzie do tego. Było widać ładne podanie Zielińskiego. Natomiast Bednarz był za bardzo głęboko z tyłu. I ta piłka poślizgnęła się. Murawa jest lekko taka zroszona. I tak, godzinę przed meczem. Oczywiście był taki lekki deszczyk. I było widać od razu, że Bednarz tej piłki nie dobiegnie. Wyszek, ostatnio opowiada się, że Widzew piłkarsko lepiej prezentuje się niż Legia. Legia chwali się głównie za organizacyjne przymioty, za to, że podpisała korzystną spółkę, za to, że jest tam wszystko dobrze zorganizowane. Nie dochodzą z obozu Legii takie przecieki jak z Widzewa, ale to chyba nie ma nic do rzeczy, kiedy piłkarze wychodzą na boisko i po prostu grają. Tak, Darek, tak, przepraszam. Dzisiaj robisz mecz dla Kanał Plus, Wyszek. Tak, Jan, przepraszam, dzisiaj robimy mecz dla Kanał Plus. Tak, Jan, muszę ci powiedzieć, że jest duża racja, aczkolwiek ja bym był ostrożny z takimi przewidaniami. Dlaczego? Gdyż te drużyny dzieli tylko jeden punkt. Jeden punkt po tylu meczach w lidze to właściwie o niczym nie świadczy. O, właśnie akcja Widzewa. Zieliński blokujący do końca i skutecznie dla Legii. I powiedziałbym, że obydwu tym drużynom należą się słowa uznania i brawa za to, jak grają w tej naszej lidze. Zresztą świadczą o tym przewaga, którą sobie wywalczył. Rzeczywiście Widzew ma jeden punkt więcej, ale ten jeden punkt to jest tak, rzeczywiście można powiedzieć bardzo mało, które niczym nie świadczy. Andrzej Michalczuk na naszych ekranach, a przy piłce Legioniści, proszę Państwa, 8 minuta spotkania. Legia Widzew bez bramek na Łazienkowskiej w Warszawie. Czereszewski do Skrzypka. Skrzypek. Dobra wiosna obrońcy Legii, tym razem do Zielińskiego. Zieliński i Kozioł. Igor Kozioł, otworzyła się przed nim ładna perspektywa gry w pierwszej jedenastce. Kontuzjowani Marcin Jałocha, Piotr Mosur. Stąd okazja dla Kozioła. Czykier w środku. Dobrze pilnowany przez Gęsiora, jednak faul pomocnika Widzewa i będzie rzut wolny dla Legii. Pod polem karnym jest Staniek, Czereszewski, Kucharski i Mięcio. Oto akcja Gęsiora. Pan Krzyżniewski zarządził rzut wolny. I proszę na pozycji ostatniego stopera, Sławomir Majak. Piłkarz, który jest zawsze tam na boisku, gdzie wymaga tego sytuacja. A dla specjalistów można powiedzieć, na pewno się Państwo założyli, że obydwie drużyny grają tak samo. Cofnięty środkowy obrońca, dwóch kryjących. Widzewie Bogusz i Skrzypek, którzy kryją Kucharskiego i Mięciela. W Legii Kozioł, który kryje Dębińskiego. Potem wszystko inne jest, można powiedzieć, wykonywane strefą, gdyż nie ma innych napastników. No i to żeśmy spodziewali. Legia stara się nacierać. Widzew głęboko cofnięty. Jak zwykle w takich sytuacjach bywa, jak się powiada powrocznie, pewno bramka zrobi mecz. Bramka otworzy jakiś korzystniejszy przebieg tego widowiska, chociaż na razie nie narzekajmy, bo obie drużyny grają dość ofensywnie. Kucharski dobrze, bardzo dobrze Gęsior. Ale ten mecz trzeba oczywiście oglądać w takim, można powiedzieć, bardzo pozytywnym kontekście. Na mecz reprezentacji przychodzi 700 osób, mamy mecz ligowy, jest bardzo dużo ludzi, świetna atmosfera, chorągiewki, ludzie się bawią. Wydaje mi się, że ten mecz jest potrzebny, żeby nam wszystkim dać do zmiany, że wszyscy dawali sobie sprawę, że
polska piłka nie jest nieżywa. Polska piłka po prostu ma potrzebę pewnej reorganizacji. Piłka jest chora, chciała ją leczyć, ale myślę, że takie spotkania są najlepszą reklamą jak dotychczas dla polskiej ekstraklasy. I Widzew w 9 minucie, Łapiński na środku. Wreszcie Legia zacznie przyjmować Widzew na swojej połowie. Staniek, błąd obrońców Widzewa, Staniek i Michalczuk. Bardzo dobrze ustawiony Michalski, ale faulował Szybkowiak. Ja uważam, że niebezpieczna jest taka gra na otrzymanie piłki. Widzę, przede wszystkim nie ma tam żadnej jakiejś takiej prostopadłej piłki. Zawodnicy Widzewa grają zawsze od jednego obrońcy do drugiego, wydaje mi się, przy odpowiednim takim ruszeniu do kontrataku. Legia może tą piłkę wyłuskać i tak jak w tym przypadku. Zobaczymy jeszcze. Uwaga, teraz Mięciel. Wydaje mi się, że piłkarze Widzewscy powinni bardziej szukać takiej kontry po jakimś tam szybkim, krótkim rozegraniu piłki. To jest niebezpieczne, bo to można drużyna się usypia. No właśnie teraz, Sokołowski, piłka w polu karnym. Sokołowski. I dopiero interwencja Michalskiego. Znakomita była to interwencja, bo tam widziałem już Kucharskiego gotowego do uderzenia. Stał 5 metrów przed bramką. Znakomita akcja Legii. Sokołowski rzeczywiście bardzo ładnie zacentrował. Proszę podać jedno, drugie takie zagranie z piłkarskiej klepki. No i tutaj Michalski się bardzo ładnie zachował. No, w innym wypadku Kucharski rzeczywiście mógłby strzelić tą decydującą złotą bramkę. Proszę Państwa, Tomasz Sokołowski z rzutu rożnego. Piłka na pole karne. Czereszewski, gol! 1-0. Proszę Państwa, a to dziękujemy tym, którzy mówią, że polska piłka jest skończona. Jeszcze raz. Kucharski tam wyskoczył najszybciej, tylko właśnie dotknął głową. Wystarczy w takich przypadkach, żeby zmylić bramkarza Szczęsnego. Znakomicie wykonanie rzutu rożnego przez Sokołowskiego. I w takich wypadkach, jeżeli napastnik tylko dotknie piłki głową, proszę, dotykał na trawy i Szczęsny jest bezradny. 1-0 dla piłkarzy Legii. Zaczyna się mecz. Zaczyna się mecz. Mówiliśmy o tej złotej bramce i drodzy Państwo, dobrze, że stało się to w 10 minucie. Kolejna powtórka, dośrodkowanie. Kucharski trochę pilnowany zbyt rzadko przez... Czy będzie to ta złota bramka? No zobaczymy. Zobaczymy, co odpowiedzą piłkarze Widzewa. Jak odpowiedzą piłkarze Widzewa? Nie mogą w tej chwili grać tak, jak to robili do tej pory. Nie mogą grać na utrzymanie piłki. Muszą pójść do przodu, muszą zaatakować. Ten wynik w tej chwili dla nich to jest przegrana. Proszę Państwa, tymczasem na Legii ktoś tam rzucił na płytę boiska petardę, jest dym. Pan Krzyżwiecki na moment przerwał zawody. Za chwilę kapitan Legionistów po chwili podbiegł do kibiców. Ryszard Staniek do spikera po to, by wystosować apel, po to, by kibice uspokoili się, no bo tak dobrze zaczęty dla nich mecz, trudno, żeby skończyć. Ale ja muszę szczerze powiedzieć, że jest to absolutnie rzecz normalna na wszystkich stadionach. Kibice muszą w jakiś sposób wyrażać swoją radość. Jeżeli rzucą coś na boisku, co nie grozi zdrowiu nikomu, no to wydaje mi się, że nie możemy, to nie jest teatr, to nie jest opera, tu ludzie muszą się wyżyć, żeby to robili, można powiedzieć, w przyzwoity sposób, właśnie. I tak jak dotychczas to robią, to nie jest źle. Faul na Boguszu Kucharskiego. Legia twardo, Legia z pressingiem. Teraz kiepski widok, proszę Państwa, na boisku, ale to musimy poczekać, aż wiatr z tych rzucanych petard zostanie rozwiany i będziemy mogli dalej obserwować to spotkanie. 10 i 11 minuta spotkania. Cezary Kucharski, który ubiegł i Michalczuka, i Michalskiego. Jest 1-0 do Legii i atakują piłkarze Jabłońskiego. Skrzypek z prawej strony, Kucharski. Strzelec bramki na wysokości pola karnego. Obok niego Bogusz, Kucharski. Prosto w obrońce, ale jest, był Sokołowski. Uwaga, Staniek. I teraz bardzo ładnie Widzewiacy. Na moment. Dobrze ustawiony Ryszard Staniek. Kapitan Legionistów przegrywa pojedynek z Majakiem i jest rzut wolny dla Widzewa. Po tym początku wydaje mi się, że Legii, przewaga Legii, chociaż taka optyczna stała tutaj od razu podkreślona tą bramką i można powiedzieć, że Legia tutaj nic specjalnie nie ukradła, że należała chyba i się tej bramka, bo gra bardziej zdecydowanie ofensywnie i czekam tutaj w tej chwili na jakąś reakcję Widzewa, no bo w tej chwili nie ma czego bronić, piłkarze Widzewscy muszą pójść do ataku. Kucharski. Ładnie w pole karne tam był Bednarz. Nic nie było, gramy dalej, pokazuje pan Krzyżniewski i Widzew.
I bardzo tutaj słusznie pan Krzyżniewski, państwo tego nie widzicie, podbiegł do Bednarza i go jak gdyby tak troszeczkę poprosi o bardziej fair zachowanie, gdyż faulu na pewno nie było. A teraz było przewinienie Igora Kozioła i będzie chyba żółta kartka. Widzę, że pan Krzyżniewski, tak jest. Żółta kartka dla Igora Kozioła. A my jeszcze raz widzimy tą akcję. Oczywiście było to typowe, że tak powiem, zagranie na zatrzymanie przeciwnika. Wydaje mi się, tutaj Kozioł się absolutnie nie interesował, gdzie jest piłka. Wydaje mi się, że słuszna decyzja sędziego, bo w takim wypadku żółta kartka się należy. Widzimy trenera, który, można powiedzieć, ten stres jak gdyby troszeczkę z niego schodzi. Tak, proszę państwa, w 11 minucie Legia prowadzi 1-0, ale teraz czekamy na odpowiedź Widzewa. Pięciu piłkarzy Franciszka Smudy w polu karnym. Mirosław Szymkowiak z rzutu wolnego. Jest Michalski, jest Dębiński, Majak. Uwaga, piłka na pole karne. Michalski do środka. I wyjaśniona sytuacja. Zobaczymy na jak długo. Czy Bednarz zainicjuje kontratak. Legia. Bardzo dobrze. To jest moment przynajmniej piłkarze Widzewa. Jeszcze stanie w środku. Czyker na lewo do Bednarza. Środkiem pędzi Mięciel. Z prawej strony Sokołowski. Uwaga, Bednarz. Kolejna szarża Bednarza powstrzymana, tym razem Dariusz Gęsior i Widzew. Ale dobrze grają legioniści w drugiej linii. Kolejna piłka do Bednarza. Bednarz, Majak. No i nic nie było. Gramy dalej, pokazuje pan Krzyżniewski. Nie gramy dalej, nie odgwizdał faulu na Majaku, ale za to będzie dla legionistów. Out. Wydaje mi się, że Bednarz tam troszeczkę dotknął Majaka, ale nie było to zagranie faul. Wydaje mi się, że Majak zdał sobie sprawę, że dotknął piłkę za daleko i chciał to jak gdyby sędziego nabrać na rzut, na faul. Mamy kolejny korner dla Legii. No widzę po tej bramce, muszę powiedzieć, specjalnie się nie otrząsną, wręcz przeciwnie. Widać zdenerwowanie w poczynaniach piłkarzy Widzewa. Legia jak gdyby troszeczkę tutaj się uspokoiła. A jeszcze raz widzimy tą akcję, o której mówiliśmy kilka chwil temu. Uwaga, Bednarz, rzutu rożnego, szybko dostał piłkę od Sokołowskiego. Bednarz, piłka na pole karne. Był tam po raz kolejny Cezary Kucharski, tym razem szczęsny, nieniepokojony Cezary Kucharski. Piłkarz, który przed laty przyjeżdżał na Legię, po to, by obserwować dzisiaj jednego z naszych komentatorów, Dariusza Dziekanowskiego. Bardzo ładny początek. Oto Bednarz. Piszek, zwróć uwagę, po raz kolejny Kucharski wygrywa pojedynek główkowy, można powiedzieć, w polu bramkowym. Cezary, wydaje mi się, jest jeden z lepszych napastników Polski. Muszę powiedzieć, znakomicie gra głową, dynamiczny, silny, fizyczny. Jeżeli poprawi troszeczkę technikę indywidualną, to będzie rzeczywiście zawodnik, z którego może mieć pociechę nawet polska reprezentacja. Michalski do środka. Dębiński. Kolejna akcja Widzewiaków. Ambitnie teraz uciekał z prawej strony Jacek Dębiński. I tam Bośna na spalonym. Za moment zobaczymy jeszcze raz tę akcję. A jednak nie. Trochę rozczarowania, bo przydałoby się to jeszcze raz przeanalizować. Tymczasem na Legii wśród kibiców. Po 17 minutach święto, Legia prowadzi 1-0 po bramce Cezarego Kucharskiego. Widzew jak na razie ostrożnie, Widzew spokojnie. I czekamy na to, aż mistrz Polski przebudzi się, przystąpi do ataków bardziej zdecydowany. Ja bym powiedział inaczej, że Widzew w tej chwili nie może na nic więcej sobie pozwolić, bo wydaje mi się, że Legia do tego momentu dominuje spotkanie. Co wcale nie znaczy, że potem możemy być jakimiś świadkami jakichś tutaj przeobrażeń, jakichś zmian taktycznych, ale wydaje mi się, że taktyka Widzewa wypływa z tego, że Legia jest po prostu w tej chwili drużyną lepszą, lepiej zdecydowaną i bardziej chce wygrać. Widzew może ta możliwość wygrania, możliwość zdobycia po raz drugi tytułu mistrzowskiego troszeczkę tutaj zablokowała, dużo jest podań w sześć boiska. I muszę powiedzieć piłki. Oczywiście. Proszę państwa, komentuje dla państwa były gracz Widzewa, Zbigniew Wonie. I piłka na prawo staram być naprawdę obiektywny, chociaż w takiej sytuacji być obiektywny jest bardzo ciężko. Uwaga, Szymkowiak, prawa stronami, reprezentant Polski do lat 21. Dobra szarża, ale zatrzymana przez legionistów. I Widzewiacy w środku. Czy namom na dłużej, bo zawsze rządzi w środku pola. Znowu piłka pod pole karne, tu jest Miąszkiewicz. Rusza Dębiński, bardzo ładnie Jacek Dębiński. Ach, piękna akcja reprezentanta Polski. Proszę zwrócić uwagę, jak mimo tego wielkiego wzrostu, 190 cm, i komentarz Franciszka Smudy, on by chciał, żeby z tej akcji padła bramka, ale chwała za tę kombinację Dębińskiego. Jeszcze raz, piłka od Miąszkiewicza. A my widzieliśmy Dębińskiego, który jest zawodnikiem bardzo wysokim, ale szybkim, można powiedzieć bardzo elastycznym. Zagrał to bardzo ładnie, zabrakło mu siły w oddaniu strzału, ale technicznie było to bardzo ładnie zrobione. Piękna akcja Jacka Dębińskiego. O właśnie. Tymczasem w ataku Legia. Kucharski na prawej stronie. Piłka na pole karne do Czereszewskiego. Był Bednarz, jest Gęsior i koniec akcji. Wydaje mi się, że sędzia tam sygnalizował spalonego, a Czereszewski, wydaje mi się, stanie mógł mu z tyłu podpowiedzieć, że jest wolny. Wtedy by było to dużo ciekawiej dla Legii. Uwaga, kolejna akcja Widzewiaków. Bardzo dobrze. Na lewą stronę tu jest Majak. Sławomir Majak, wysokość pola karnego. Majak już jest w polu karnym. Majak!
Nie ma gola. Świetnie Szamotulski. Znakomita akcja Sławomira Majaka. No tylko zabrakło tej kropki na dip podania. Muszę powiedzieć, że świetna, znakomita kontra w wykonaniu Majaka i Dębińskiego, ale tutaj Majak wydaje mi się przesadził, bo w tym momencie Państwo tego nie widzą, ale z tyłu był Dębiński, powinien dać wcześniej piłkę, natomiast trzymał ją do końca, potem pozostało mu tylko strzelić w taki oto sposób. Strzela w krótki rok i na posterunku Grzegorz Szamotulski. Proszę Państwa, 20 minuta spotkania. Paweł Miążkiewicz z rzutu rożnego. Na pole karne, dobrze Kucharski. Jeszcze tu są widzewiacy, Szymkowiak. No i teraz nerwowo zagrał strzelec bramki, ale bardzo mądrze Miążkiewicz, bo Szymkowiak był naspalony. Piłka pod nogami Łapińskiego. Łapiński. Z prawej strony Michalczuk. Jest Majak. Pięknie Dębiński w polu karnym. Był też piękne, Majak. Piękne zagranie Dębińskiego, który przepuścił piłkę pomiędzy nogami, ale gąsier już nie powinien odgrywać, tylko powinien odpowiednio przyjąć i z 20 metrów strzelać, gdyż była to wymarzona sytuacja do strzału. Michalski. Piłka na pole karne. Tu dobra gra głową Majaka, Dębińskiego. Ich wzrost mogą decydować wiele. Igor Kozioł jest obrońcą, który dorównuje wzrostem. Jacek Zieliński już nie, a Paweł Skrzypek jak na obrońcę kryjącego. Raz konieczności na tej pozycji. No, będzie miał wielkie kłopoty w środku pola Szymkowiak. Dobrze, Legioniści. Kolejna akcja piłkarza Jabłońskiego. Znowu ostre wejście Michalskiego, poszkodowany Siekier. I Sokołowski uspokaja piłkarzom, a Michalski był legionista. A jeszcze kilka słów komentarza do tej akcji. Staniek do Czereszewskiego. Rusza pomocnik Legii, piłka na pole karne. Dobrze blokowany przez... Muszę powiedzieć, że obrońcą widziała bardzo ciężko być Kucharskiego i Mięciela. Dlaczego? Gdyż bardzo dużo ruszają się bez piłki, zmieniają pozycję. Można ich zobaczyć albo z prawej, albo z lewej strony, nie grają statycznie. Ciągną za sobą, pociągają za sobą swoich kryjących obrońców i sprawdza im to rzeczywiście dużo, dużo problemów. Jest dużo takich można krzyżowych wymian pozycji. Muszę powiedzieć, że z tym mają obrońcy Widzewa troszeczkę problemu. Proszę Państwa, nadal święto na Legii. 22 minuta spotkania. Gospodarze prowadzą z Widzewem 1-0. Kilka groźnych akcji Widzewa. To wszystko znamionuje, że na ten zespół trzeba uważać, że Widzew jest dojrzałym zespołem i może jeszcze tutaj pokazać, proszę Państwa, naprawdę wielką klasę. Tymczasem Legia w środku pola. Piłka do Zielińskiego. Szykier z tyłu. Zieliński na lewo, piłka teraz do środka, Igor Kozioł, ruszył Mięciel, ale spokojna, pewna interwencja szefa obrony Widzewa Tomasza Łapińskiego. Dzisiejszy mecz to także walka o miejsce w drużynie narodowej pomiędzy Zielińskim a Łapińskim. Obaj pretendują do tego, by występować w pierwszej narodowej 11. Łapiński przez jakiś czas nie występował z różnych przyczyn, nie chcemy do tego wracać, jego miejsce, które według niektórych należało się, zajmował Jacek Zieliński. Tak, wydaje mi się, że była to z tego, że obydwaj są zawodnikami wyróżniającymi się najlepszymi na tej pozycji w Polsce. I wiadomo, że w tym wypadku, jeżeli trener zdecyduje się na jednego, no to prasa czasami lubi forować, że tak powiem, zawodnika drugiego, wydaje się, dwóch najlepszych obrońców na tej pozycji. Uwaga, tymczasem widzę w kolejna akcja łódzkiej drużyny. Gęsior, ładnie na pole karne i nie ma gola. Aj, bardzo dobrze ustawiony był tutaj Siadaczka, rzeczywiście ma znakomitą sytuację, proszę popatrzmy jeszcze raz, niezadowolony się miał znakomitą sytuację, tam był ten wrzutka na pierwszy słupach, dwóch czy trzech, tam Majak widzę i Dębiński razem z obrońcami, jeszcze raz zobaczymy tą akcję, weszli na pierwszy słupek, chcieli tą piłkę dotknąć, wszyscy ją przepuścili, zasnął tutaj obrońca Legii Czereszewski, który krył siadaczkę, wydaje mi się, że była to wymarzona sytuacja, popełnił błąd techniczny, bo wydaje mi się, że jeżeli uderzyłby to wewnętrzną częścią stopy, byłoby mu tak dużo lepiej, aczkolwiek muszę powiedzieć, ta piłka mu szybko odchodzi. Uciekała. Przypominamy, murawa jest dzisiaj mokra na Legii, przed meczem spadł dość obfity deszcz i... Warunki są idealne do grania dobrej piłki. Ja wiem, to są piłkarskie warunki, piłkarze lubią lekko zroszone boisko, jak jest chłodno, a dzisiaj w Warszawie piłkarska pogoda. Zawodnicy obu drużyn chcieli występować o 20, ale mecze przed ostatniej kolejki wszystkie rozgrywane są o 17. Lewa strona, Bogusz. Kolejna dobra akcja Widzewiaków i rzut rożny dla piłkarzy Franciszka Smudy. 24 minuta spotkania. Franciszek Smuda na razie przegrywa ze swoją drużyną w Warszawie 0-1, ale nie traci nadziei. Pan Franek zdenerwowany, zawsze podaje, muszę powiedzieć, to jest takie charakterystyczne jego zachowanie, że on do ostatniej minuty zawsze wierzy w sukces, zawsze podpowiada, zawsze jest bardzo żywy. Dużo reakcji, można powiedzieć, pomaga tym na pewno swojemu zespołowi. Mirosław Szymkowiak z rzutu rożnego. Szymkowiak. Tym razem nieczysto uderzył Dębiński. Poprawka. Siadaczki. Siadaczki jeszcze
Pomocnik Widzewa znowu w nogi obrońców Legii i teraz Łapiński czy też Sokołowski, ale nie. Dobra akcja Legionistów, ucieka Marcin Mięciel, obok niego Łapiński. Mięciel, brawo Łapiński. Bardzo dobre zagranie środkowego obrońcy Widzewa, Strzęsny i koniec akcji, nie. Jeszcze są piłkarze Legii, to był Cezary Kucharski. Widzew dzisiaj nie brawo w obronie, kilka prostych błędów w tej formacji, uwaga. Sokołowski, Bednarz. No i Szczęsny, bardzo dobrze. Bardzo niebezpiecznie było pod bramką Widzewa. Mieliśmy taką szybką kontrę, Widzewacy zostawili samego Łapińskiego i było to bardzo niebezpiecznie, ale już jesteśmy pod drugą bramką. Jest już Michalski, Michalski przed nim, tylko Szamotulski, Michalski. Proszę Państwa, czysta wspaniały mecz. No rzeczywiście, akcja za akcję, wet za wet, cios za cios. Radosław Michalski w takim charakterystycznym rajdzie, błyskawiczne wyjście ze środka boiska, za to docenił w Legii Paweł Janas, no ale teraz mu po prostu nie wyszło. Mogła strzelić bramkę minutę temu Legia, w tej chwili była już sytuacja dla Widzewa, wydaje mi się, że to znakomite warunki, znakomite spotkanie. My jeszcze raz oglądamy tą przedłużającą się akcję Legionistów, tutaj widzimy strzał, zablokowanie, później Bednarz w takim pojedynku 1-1 z Boguszem nie miał okazji uderzyć tego czysto. Szczęsny przechwycił piłkę, można powiedzieć, od razu poszła kontra. I uwaga Widzew. Z daleka, ale niecelnie Paweł Miąszkiewicz. No, Michalski ma znakomitą sytuację. A to strzał Miąszkiewicz. Niechciany kiedyś w Legii grał, w Gwardii. No cóż, w Warszawie nie zawsze poznają się na miejscowych talentach. Potem był trochę w Petrochemii. Jest to piłkarz, który, że tak powiem, tam gdzie był, to wszyscy na nie, wszyscy go lubią, wszyscy go chwalą, ale często zmienia swoje kluby. Szuka swego miejsca. Czereszewski do Mięciela. Tutaj dobrze ustawiony Bogusz. Proszę Państwa, 26 minut gry za nami. Bardzo szybko leci czas, dobrym spotkaniem. A dzisiaj taki dobry mecz mamy na Legii. 1-0 prowadzą gospodarze. Muszę powiedzieć, jak dotychczas, to jest to znakomite spotkanie, które mogłoby się odbyć zarówno w Warszawie, jak i na stadionach włoskich. Są zmieniające się sytuacje. Uwaga, Gęsior, bardzo dobrze. Gęsior w polu karnym. Szamotulski przed siebie i jeszcze Sokołowski. No, Widzewiacy bardzo ładnie atakują. To już siadaczka. Dobra pasa piłkarzy Franciszka Smudy, podawał Michalski, nie dał rady Dębiński. Spalony był wcześniej, tak, Majak. Wcześniej spalony. Mówię, tego meczu nie mogłyby się posunąć żadne ligi w tej chwili europejskie, ale grają dwie najlepsze drużyny polskie, najlepsze drużyny w naszym kraju. No i wiadomo, że przepaść pomiędzy Widzewem, Legią, a pozostałymi, no, jest dramatyczna. I to jest właśnie problem, proszę Państwa, ale dzisiaj zajmijmy się tylko samym spotkaniem, bo oczywiście, warto. Oczywiście. Oto akcja Gęsiora, popatrzmy. Znakomicie widział wszystko, świetnie zauważył. Bo to znakomite spotkanie, potrafił jeszcze podać do tyłu, można powiedzieć do końca patrzy. Tutaj było wybicie Szczęsnego i Miąszkiewicz trochę był za mały, żeby głową skierować piłkę do bramki. Tak jest. Wspaniałe widowisko. Zieliński. Widzew bardzo dobrze odpowiada na ataki Legii, jak dotychczas bez szczęścia. Jak dotychczas na przeszkodzie stoi Szamotulski, a atmosfera na Legii jest dzisiaj naprawdę bardzo dobra, jak dotychczas. Ta taka holenderska orkiestra, prawda, jest znakomita, bo Holendrzy przyjeżdżają z tego, że mają orkiestrę, która jak gdyby kibiców wprowadza w atmosferę wielkiego spotkania. To za każdym razem, jak tylko słychać troszkę bębna, to od razu cała trybuna śpiewa. Jest to bardzo miłe i sympatyczne. Jednocześnie oducza ludzi krzyczenia, wykrzykiwania bzdurnych, idiotycznych, wulgarnych okrzyków. Proszę Państwa, na środku boiska Radosław Michalski. Widzew przegrywa w Warszawie z Legią 0-1. 28 minuta spotkania. Tomasz Łapiński na prawej stronie. Łapiński w środku ma Majaka. Ale podanie pod pole karne do Michalczuka. Piękne odegranie do Łapińskiego. Łapiński dobrze pod bramkę. I tam po raz kolejny Szamotulski. Nie doczekał się piłki. Jacek Debiński. Ja widzę, że Legia bardzo często, kiedy Widzew atakuje, Bednarz jak gdyby schodzi do środka, gra przed obrońcami i tam na lewej stronie Legii powstaje wielka dziura i tam już ze trzy razy po prawej stronie Widzewiacy kontratakowali, trzy razy byli bardzo niebezpieczni dla piłkarzy warszawskich. Więc Bednarz czuje się dziś najlepiej, to rekonwalescent, mówiliśmy o tym. Wydaje mi się, że to jest jakiś ruch taktyczny, bo Bednarz w fazie ofensywnej gra zawsze szeroko, natomiast w fazie defensywnej jak gdyby ucieka schodzi do środka. Szymkowiak, piłka na pole karne, jest Szamotulski. Dobra interwencja bramkarza Legii, obok niego Jacek Dębiński. Po 29 minutach spotkania na Łazienkowskiej w Warszawie Legia prowadzi 1-0 z Widzewem. Ale Widzew od kilku minut bardzo mądrze i dobrze atakuje. Walka Michalskiego, Sokołowski. Janusz, chyba zgodzi się, ten scenariusz w ostatnich minutach się trochę zmienił. Najpierw Legia, 15-20 minut, teraz Widzew, który tam
bardzo często atakuje, w tej chwili zaczyna mieć przewagę. Michalczuk i Skrzypek. Michalczuk ucieka prawą stroną, Majak. Michalczuk jest już pole karne do Majaka. Dobrze asekurował Skrzypek. Po raz kolejny na spalonym reprezentant Polski Sławomir Majak ma pretensje do sędziego, do kolegów. Źle po prostu mu zagrywają piłkę w nieodpowiednim momencie, albo on też nie zawsze ucieka z pławki offside'owej. Kolejna akcja Legii, Mięciel, Szczęsny, Mięciel, brawo, Szczęsny. Ostre starcie Szczęsnego i Mięcielem, obaj piłkarze leżą, za chwilę będziemy mieli na płycie boiska masażystów, lekarzy. Było to bardzo piękne, prostopadłe podanie, tam do tego na to poszedł Kucharski. Kucharski? Kucharski nie podniósł nogi, Szczęsny wchodził ślizgiem, było takie męskie zagranie. Wydaje mi się, że Kucharski, muszę tutaj powiedzieć, zagrał rzeczywiście bardzo złośliwe. Muszę powiedzieć, że jestem kibicem pana Cezarego. Jest to zawodnik, który bardzo ładnie strzela, który może zrobić tutaj dobrą karierę. Wydaje mi się, że tutaj powinien podnieść nogę, bo tak, niepotrzebnie tą nogę przytrzymał. Proszę jeszcze raz. Wydaje mi się, że niepotrzebnie tą nogę przytrzymał. Może to być, może to zdarzyć się w ferworze walki. Nie wydaje mi się, żeby było w tym dużo złośliwości, ale wydaje mi się, że w tym momencie pan Cezary powinien tą nogę jednak podnieść. Zgadza się, Kucharski po prostu przebiegł się po nodze Szczęsnego. To są takie bardzo niebezpieczne, są najgroźniejsze kontuzje. Oczywiście muszę powiedzieć, na stadionie Legii Szczęsny nie godzi tutaj w jakieś, można powiedzieć, specjalne sympatie kibiców warszawskiej Legii, wiadomych względów. No i czasami takie, można powiedzieć, akcje się zdarzają. No widzimy, że rezerwowy bramkarz Widzewa, Marcin Ludwikowski, członek kadry młodzieżowej, ale chyba nie wejdzie. No jeszcze raz widzimy tą akcję, proszę, tam muszę powiedzieć, troszeczkę tej takiej zaciętości było więcej niż takiego zdrowego rozsądku w tej akcji pana Cezarego. O właśnie. A tu, proszę państwa, kibic, speaker powiedział, że mamy Dariusza Michalczewskiego na, tak jest, na stadionie. Wielkie przywitanie. Michalczewski mówił przed swoją walką z Hillem, że będzie, chciał powiedzieć, za Widzewem, potem za Legią, a w końcu stwierdził, że będzie za dobrą piłką, że kibicuje wszystkim. Siedzi obok swego przyjaciela Andrzeja Grańskiego. Znakomity wieczór nas zafundował Kanał Plus i Michalczewski, piątkowy. Rzeczywiście zbił Hilla strasznie, ale my wróćmy na piłkarskie boisko. Właśnie, uwaga, piłka na prawo, to już był Kucharski. Bardzo dobre podanie do Czekiera. Czekier z pierwszej piłki, jeszcze są legioniści. I wyjście legionistów, ale wszystko zatrzymuje się w środkowej strefie. Staniek do Sokołowskiego, bardzo dobrze ustawiony Łapiński. Teraz na prawo do Majaka i out dla Legii, proszę państwa, 31 minut gry za nami, dwa kwadranse, dwie trzecie pierwszej połowy, Legia prowadzi 1-0. Staniek. Jest Kucharski, świetnie, pole karne do Bednarza, Bednarz na spalony. Proszę państwa, nawet gdyby padła bramka, sędzia nie mógłby jej uznać, bo Bednarz był na pozycji spalonej, bardzo ładnie widział to boczny sędzia, pan Słabi. Były bramkarz. O, jeszcze raz ta akcja, proszę popatrzeć. Bednarz muszę już powiedzieć, muszę powiedzieć, że w momencie podania Bednarz, proszę jeszcze raz zwrócić uwagę, Bednarz nie był na pozycji spalonej, bo to właśnie ten moment. I tu jeszcze Bednarz jest przytrzymany w grze przez ostatniego obrońcę Widzewa Łapińskiego, ale są to setne sekundy, można powiedzieć, ułamki i sędzia może tego nie zauważyć. Krzysztof Sławik, były reprezentant Polski młodzieżowej w piłce nożnej, także bramkarz pomaga panu Krzyżniewskiemu dzisiaj na linii. A widzę w środku, Michalski. Łapiński. Uwaga, kolejna akcja Widzewiaków. Dębiński i spokojna interwencja Szamulczulskiego. Jeszcze raz akcja bardzo aktywnego Dębińskiego i kontra Widzewiaków. Znowu środkiem Staniek do Mięciela. Tym razem nie wyszła ta akcja warszawiakom. Kilka szybkich, dobrych, dokładnych piłek i w obronie Widzewa zaczyna bywać niebezpiecznie. A my widzieliśmy to po raz kolejny, takie krzyżowe wymiana pozycji pomiędzy Mięcielem i Kucharskim, gdyby zdetronizowała troszeczkę, tutaj pogubiła się obrona łódzka, ale Staniek tą piłkę zagrał za mocno. Tymczasem Dębiński w środku, był Czereszewski, to już siadaczka. Widzewiacy teraz spokojnie w środku. Bogusz do Michalskiego. Radosław Michalski, ładny cross do środka do Dębińskiego. Skrzypek nie dał rady, ale za to dali rady piłkarze Widzewa. Jest Majak. Majak, wysokość pola karnego, na pole karne i piłka wyszła całym, tak jest, obwodem w locie. Można powiedzieć w powietrzu, tam właśnie sędzia od razu to sygnalizował. Piszek, po 34 minutach czas na pierwsze takie krótkie podsumowanie
Może tak, dlaczego Legia wygrywa po kolei? Legia, wydaje mi się, wygrywa dlatego, bo zaczęła mecz bardziej aktywnie, z większym przekonaniem. Widzę, jak gdyby w podświadomości wiedział, że wystarczy jej wynik remisowy i do utraty bramki Legia była drużyną lepszą, szukała tego gola i go znalazła w początkowej fazie. Dlaczego Widzew przegrywa? Widzew przegrywa, gdyż można powiedzieć, wyszedł za bardzo uspokojony, ale wydaje się, że po utracie bramki w tej chwili jest absolutnie równorzędnym partnerem dla Legii. Uwaga, Legia, to Staniek na prawo do Czereszewskiego. Ładna akcja pomocników Legii. Prawa strona boiska, Sylwester Czereszewski. Na pole karne jest Szczęsny. Bardzo ładnie, pewnie bramkarz Widzewa i piłka do Michalskiego. Zresztą musisz przyznać, że po utracie bramki Widzewacy rzeczywiście tutaj mieli takie dwuminutowe załamanie, ale w tej chwili rzeczywiście się obudzili i to inaczej wygląda. Jest bardzo równorzędny pojedynek. Uwaga, Zieliński na prawo do Kucharskiego. Kucharski i Łapiński. Bardzo mądrze gra dziś i dobrze Łapiński. Piłkarze Legii nie pozwalają wyprowadzić tej piłki, ale Łapiński znalazł na to sposób. Zieliński do Skrzypka. Teraz Legia, 35. minuta spotkania, jest Szykier na spalonym Kucharskim. Widzimy tam protesty kibiców Legii, którzy akurat byli na wysokości tego podania. Nam ciężko tutaj tą sytuację za nam może teraz ocenić. Moment podania. Nie można tego widzieć, gdyż nie chyba, mieliśmy... No, ujęcie kamery jest dość trochę dalej, idziemy trochę dalej, no szkoda. Cezary Kucharski, strzelec jedynej jak dotychczas bramki. 36. minuta spotkania. Jak na razie bramki na wagę tytułu mistrza Polski. No, jeszcze trzeba pokonać GKS Katowice w Katowicach. O tym... Wydaje się, że w dzisiejszym spotkaniu według mnie zdecyduje się tytuł mistrza Polski. Bogusz. Do Siadaczki. Siadaczka i Czereszewski. Siadaczka dobrze do środka. Rafał Siadaczka ładnie w pole karne. Tam był Michalczuk niepilnowany, ale tym razem Sokołowski, który wykonuje tam straszną pracę w defensywie. To nie tylko piłkarz, który gra w pomocy i inicjuje taki zaczepne. Trzeba to powiedzieć, że dobrze pomaga swym kolegom w obronie. Tymczasem Michalski czeka w bramce. Szamotulski, Skrzypek. Znowu Michalski. Michalski ucieka Stańkowi. Bardzo dobra akcja pomocnika Widzewa. Gęsior. Sokołowski po raz kolejny faulowany. Piłkarz Widzewa. Tutaj Jacek, pan Jacek trochę się, tak można powiedzieć, ma zastrzeżenia do sędziego, ale wydaje mi się, że był faul Zielińskiego na Michalskim, który zagrał tą piłkę, jak to my mówimy w żargonie piłkarskim, z klepki. Tam został, że tak powiem, zablokowany przez Zielińskiego. Jest trochę różnicy w ataku, bo piłkarze Widzewa bardzo często atakują skrzydłami, albo lewą, albo prawą stroną. Widzimy takie dośrodkowanie. Natomiast Legioniści wykorzystują tych dwóch środkowych napastników, którzy się rozchodzą blisko siebie, i się rozchodzą 15 metrów, krzyżują się i im się podaje piłkę na wolne pole. Tymczasem rzut wolny dla Widzewa, 37. minuta spotkania. Sześciu Legionistów w murze. Majak, Dębiński, Boguś i Gęsior w polu karnym. Zobaczymy, czy Siadaczka ogląda ostatnio Roberto Carlosa. Uwaga, Rafał Siadaczka, 30 metrów do bramki Szabotulskiego. Siadaczka mocno, prosto w mur Legionistów. Jeszcze Skrzypek, Bednarz, Sokołowski, miękko. Do Stańka, Staniek. Poczeka na swych kolegów, lepiej ustawionych. Zagranie znowu ryzykowne do ostatnich formacji Legii. I właśnie, tracą piłkę Legioniści. Dębiński do Michalczuka, Michalczuk do przodu. Nie ma spalonego, bardzo dobre podanie. No i nie ma gola, ale teraz... Poprawka Dębińskiego. No cóż, proszę Państwa, można powiedzieć, że Gęsior i jego koledzy spuszerowali tę akcję, ale sędzia... Wydaje mi się, że tam sędzia z wielkim opóźnieniem pokazał pozycję spaloną widzewskiego piłkarza. Nie zgadza się z tym pan... Moment podania, uciekał Szymkowiak ze spalonego, ale nie wydaje się, by Michalczuk był na spalonym. Tym bardziej, że do tej chwili, w tej chwili proszę, podniósł sędzia... Jakby przemyślał. No cóż, pierwszy błąd, chyba asystenta sędziego głównego. Wydaje mi się, że tutaj pan Andrzej Czyzniewski mógł tę akcję dalej prowadzić, nie reagować na sygnał bocznego sędziego, gdyż jego decyzja była rzeczywiście bardzo spóźniona. Dobrze w środku Gęsior powstrzymał akcję Legii. Teraz Franciszek Smuda daje piłkę Skrzypkowi. Takie zatrzymanie piłki, można powiedzieć. Zastopował piłkę i był troszeczkę... nie podobało się to warszawskim kibicom. 39. minuta meczu. Legia prowadzi od 11. minuty z Widzewem 1-0. To Majak poniewierany przez Stańka. Rzut wolny dla piłkarzy Franciszka Smudy. Bogusz na lewo do Miążkiewicza. Miążkiewicz. Powrót Kucharskiego. Pięknie Miążkiewicz do Gęsiora. Gęsior w obronie stanie. Ktoś, proszę Państwa, Legia broni się. I Legia ma mnóstwo problemów. A to kolejny faul, tym razem na Siadaczce. I znowu rzut wolny dla gości. Muszę powiedzieć, że była to bardzo ciekawa sytuacja. Bardzo ładnie się zachował Siadaczka piłkarsko, bardzo cwanie, bo czekał tego
szukał tego faulu i wiedział, że piłkę nie przytrzyma. Oparł się na Czereszewskim, proszę, tutaj Czereszewski oparł się na nim, zakręcił się. Oczywiście był to faul, muszę powiedzieć, że siadaczka tego faulu szuka z takim, można powiedzieć, wielkim doświadczeniem. Sylwester Czereszewski w murze ze swymi sześcioma kolegami z Legii. Nawet Kucharski wrócił na pole karne. Bogusz Szymkowiak na linii pola karnego, szeroko ustawieni. Dziewięciu piłkarzy Legii w murze. Pan Krzyżniewski przesuwa stołecznych piłkarzy 9 metrów od bramki. Michalczuk, siadaczka, czy też Miąskiewicz? A może myślę, Michalski? Ja myślę, że Michalski, potężne uderzenie. Prosto w mur. Jeszcze siadaczka. No tutaj nieporozumienie, ale naprawiony błąd przez legionistów i kontra warszawskiej jedenastki. Mięciel i Kucharski, z prawej strony Kucharski, Mięciel w środku, Marcin Mięciel sam, obok niego Łapiński, Mięciel już jest pole karne, Mięciel, aj, stracił sytuację, stracił, ale piękne, dobrze, bardzo dobrze zagrał Łapiński. Niebezpieczne są te kontry piłkarzy warszawskich, którzy jak gdyby, można powiedzieć, oddali trochę środek pola Widzewiakom i atakują, kontratakują bardzo niebezpiecznie. Tu była kolejna taka próba Mięciela, którą oglądamy, albo bardzo ładnie zastopowany przez Łapińskiego. Pamiętasz to, co ci mówiłem przed meczem, że Legii może brakować trochę tego rytmu, tych gier, ogrania się, gdyż można powiedzieć od miesiąca prawie nic nie robili, nie grali. I to w tej chwili zaczyna troszeczkę wychodzić legionistom, że jak gdyby zwrócili na własną połowę i brakuje im tego rytmu i przede wszystkim liczą tutaj na bardzo niebezpieczne kontrataki. Te kontrataki jak dotychczas są na razie niebezpieczne, ale Szczęsny i Łapiński likwidują je w porę dla piłkarzy Widzewa. Franciszek Smuda przy linii bocznej boiska. A Paweł Skrzypek, chwilę czasu, chwilę odpoczynku, 41. minuta spotkania. Odnoszę wrażenie, że, a na pewno tak jest, że Legia chętnie by to 1-0 zawiosła do szatni. Mięciel i Szymkowiak, dobra interwencja Widzewiaka, prosto pod nogi Majaka. Majak i Skrzypek, teraz bardzo ładnie, czysto wszedł obrońca reprezentacji Polski. Znowu legioniści pchają się środkiem. Rzadko korzystają z usług Jacka Bednarza na lewej stronie, czy też Tomasza Sokołowskiego na prawej. I nadal Widzew ma inicjatywę, Widzew ma przewagę. Z pewnością posiadanie piłki to w tej chwili różnica na korzyść Widzewa jakieś 10-12%. A Tomasz Łapiński organizuje kolejną akcję Widzewa. Na prawo do Dębińskiego. Dębiński i Kozioł. Bardzo ładnie Jacek Dębiński. Nie dał rady Kozioł. Dębiński. Szymkowiak czeka na piłkę, ale był w porę ustawiony i dobrze Skrzypek. Jeszcze siadaczka. Na lewej stronie jest Szymkowiak. Siadaczka do środka do Miążkiewicza. Miążkiewicz. Jest Szymkowiak. Szymkowiak i Kucharski. Szymkowiak. Wrócił Kucharski za swoim obrońcą. Piłka w pole karne. Tutaj interwencja Stańka. Znowu wystrzelenie Legii na uwolnienie. Bogusz w porę. Michalski nie dał rady Sokołowskiemu. Sokołowski. Jest Staniek. Trzech legionistów, trzech piłkarzy Widzewa. Piłka na lewo do Bednarza. Bednarz. W środku jest Mięciel. Bednarz. No i rzut rożny dla Legii. Legia, można powiedzieć, tak chyba myślała o takim meczu. Strzelić bramkę w pierwszych minutach, głęboko do tyłu i kontratakować. Można powiedzieć, że Widzew ma optyczną przewagę. Gra w tej chwili lepiej, ale te kontry Legii są bardzo, bardzo niebezpieczne. 43. minuta spotkania. Maciej Szczęsny jak dotychczas raz w 11. minucie przepuści piłkę do siatki po strzale Cezarego Kucharskiego. Sokołowski znowu z rzutu rożnego. A Kucharski na swoim ulubionym miejscu na 5. metrze, na 5.3. przed bramką Szczęsnego. Pilnowany przez Gęsiora. Właśnie para Gęsior-Kucharski. Michalski przy Czereszewskim. Kozioł przy Dębińskim. 5 legionistów w polu karnym. Tomasz Sokołowski. Uwaga. 43. minuta spotkania. Szczęsny. I kolejny korner dla legionistów. No cóż, mecz układa się tak, jakby legioniści chcieli. Prowadzą, wyprowadzają kontry, teraz mają chwilę czasu na odsapnięcie, biją rzuty rożne. Można powiedzieć, że trener Legii Jabłoński nie mógł sobie wymyśleć lepszego scenariusza do tego spotkania, prawda? I w tej chwili mu to wszystko wychodzi. Widzimy za każdym razem, gdy rzuty rożne są, to bardzo niebezpieczne zagrania Sokołowskiego. Z prawej strony bije znakomicie, teraz zobaczymy, jak potrafi wykonać to tutaj z drugiej strony boiska. 4 legionistów. Mięciel, Kucharski, Staniek, Czereszewski, Bednarz przed polem karnym, piłka od Sokołowskiego. 7 Widzewiaków w polu karnym, Sokołowski, Szczęsny został w bramce. Jeszcze Bednarz, ach, bardzo ładnie Miążkiewicz, będzie kontra Widzewa, czy Kozioł? Kozioł wyżej skoczył od Dębińskiego i rzut wolny dla Widzewiaków. Poszukali trochę sędziego piłkarza Legii, tak przeszkodzili w rozegraniu szybkiego ataku przez Widzewiaków. Andrzej Krzyżyński, jak dotrze spokojnie, pewnie, poza tam dwiema interwencjami
jego asystentów, tak, ale trzeba, cóż. Trzeba powiedzieć, Janu, że tu rzeczywiście piłkarze pomagają sędziemu, nie ma za dużo złośliwości, jest męska, bardzo ładna gra, wydaje mi się, że takim poza trochę niebezpiecznym zagraniem Kucharskiego, tu nic się ciekawego nie stało. Piłkarze grają po prostu w piłkę i grają dobrze dzisiaj. Grają dobrze, mamy satysfakcję, że możemy transmitować ten mecz na żywo. Proszę Państwa, Franciszek Smuda i ostatnie półtorej minuty pierwszej połowy przed graczami Widzewa. Jeśli zdołają wyrównać, będzie pięknie, będzie bardzo dobrze dla łódzkiej jedenastki. Jeśli nie, no zejdą na przerwę, przegrywając 0-1. Ja muszę powiedzieć, że od dawien dawna żałuję, że się kończy pierwsza połowa spotkania meczu, który oglądam na polskich boiskach. Tak jest, bardzo dobry mecz, bardzo szybkie spotkanie. Stawka wcale nie paraliżuje jedenastek, jest mnóstwo walki, mnóstwo dobrej, ligowej, takiej rzetelnej piłki. Proszę Państwa, nie mamy się czego wstydzić, no, grają dwie najlepsze drużyny. Nic nie było, pokazuje pan Krzyżyński, gramy dalej, chociaż... Dotknął piłkę ręką, bo tu zupełnie bardzo przypadkowo i słusznie postąpił pan Krzyżyński, nie przerywając tej akcji. Teraz kolejny faul, tym razem Szymkowiak staranował Cikiera, piłka w środku. O właśnie, moment, w którym doszło do starcia pomiędzy Dariuszem Cikierem i Mirosławem Szymkowiakiem. I Legia, Sokołowski, z lewej strony Bednarz, piłka do środka, do Kucharskiego, Kucharski ładnie do Sokołowskiego, Sokołowski w polu karnym, coraz bliżej, jeszcze Czereszewski, zablokowane uderzenie bardzo dobrze przez piłkarzy Widzewa i kolejna akcja Legionistów spełzła na niczym. Majak, teraz nieładnie stanie. Będzie druga żółta kartka, pierwszą dostał Igor Kozioł, a teraz pan Krzyżyński, nie ma wyjścia. Słusznie należy się w ten... Ta kartka za faul, o właśnie. Jeszcze raz mieliśmy tą akcję, teraz sędzia każe, wydaje się, Stańka. Było to niebezpieczne zagranie Stańka. Wydaje mi się, że w tym wypadku tutaj pan Krzyżyński postąpił słusznie, było to niebezpieczne zagranie. Potem był to faul celowy, normalny w piłce, ale za normalne faule dzisiaj sędzia niestety każe żółtą kartkę. Normalny to znaczy? Starze, kiedyś taki faul to było nic w piłce. Był normalny faul taktyczny, dzisiaj faule taktyczne są, że tak powiem, karane żółtymi kartkami. Nie było w tym złośliwości. I proszę Państwa, kolejna akcja Widzewa. Widzew do końca, Widzew próbuje wyrównać, a Legioniści bronią się i to nieźle. Zobaczymy, czy teraz Daniel Bogusz, wysokość pola karnego. Jeszcze Kozioł, Gęsior, prosto w plecy Bednarza, Czereszewski. Po raz kolejny obrońcy Legii na hokejowe, naprawdę uwolnienie. I Łapiński obok niego Sokołowski. Teraz za krótko podał Łapiński, chociaż bardzo dobrze ustawiony Majak. Majak, kolejna akcja. Strzeliła bramkę Legia, by strzelił Widzew, to by się nic nie stało, bo można powiedzieć, te drużyny rzeczywiście w tej pierwszej połowie prawie grają tak samo. Właśnie, uwaga, Gęsior. Po raz kolejny Kozioł, bardzo ofiarnie. I kontra Legionistów. Mięciel ucieka lewą stroną, Staniek. Mięciel w środku, jedno kółeczko, drugie. Zieliński. No nie o taki... Tutaj chodziło Legionistom, tymczasem Gęsior bardzo ładnie uciekł ze spalonego Miążkiewicz. Miążkiewicz do środka, pięknie tam siadaczka. Dębiński, 16 metr Dębiński. Gramy dalej. Bardzo sportowa postawa Dębińskiego, który starał się na sędziu wymusić rzutu karnego. Wydaje mi się, że było przypadkowe zatrzymanie. Kontratak Legii. Kucharski, z prawej strony Sokołowski. Kucharski, w środku Mięciel. Piłka do Mięciela, Mięciel. Do niepilnowanego Sokołowskiego, nie ma spalonego, Sokołowski w polu karnym, uwaga, Sokołowski na pole karne, jeszcze jest Bednarz. On bardzo dzisiaj chce pokonać swego byłego, obecnego kolegę, kiedyś serdecznego przyjaciela z Legii, kiedy grali razem, Macieja Szczęsnego, ale zabiera się za to dziś dość niedobrze. Nie może na pewno sobie wyrwać włosów z głowy, można powiedzieć, ale był to ciekawy kontratak, ale zabrakło tej precyzji. Bednarz jakby ustawiał piłkę na lewą nogę, jakby chciał. Prawa noga, no cóż. Większość bramek podań właśnie lewą nogą. Andrzej Krzyżniewski prosi o piłkę i będzie chyba przerwa. Tak jest, proszę Państwa. 47 minuta, 42 sekunda. Za nami, proszę Państwa, pierwsza połowa meczu o Mistrzostwo Polski. Brawa na trybunach, brawa bije nasz komentator Zbigniew Boniek. Cóż, 11 minuta, Cezary Kucharski, 1-0. Legia prowadzi, Legia toczy bardzo wyrównane spotkanie. Co więcej, bo od ostatnich 20, przez ostatnie 20-25 minut to Widzew nadaje ton, to Widzew nadaje tempo wydarzeniom na stadionie Wojska Polskiego, ale Legia prowadzi 1-0. Zbyszek, pierwsze trzy kwadranse za nami. Czas na ocenę, czas na to, by powiedzieć, dlaczego tak, a nie inaczej. Przede wszystkim muszę powiedzieć, że dawno tak się nie bawiłem na polskich stadionach. Znakomite spotkanie, akcje zmieniają się z jednej i drugiej strony. Legia, muszę powiedzieć, na pewno przyjęła jakąś strategię przed spotkaniem, która je wypaliła do tej pory w 100%. Szybkie, ostro rozpoczęcie spotkania, przeniesienie gry na połowę piłkarzy widzewskich. Zostało to
ukoronowane piękną bramką Cezarego Kucharskiego. Później jak gdyby widać zaszokowany przez 5 minut jeszcze miał jakieś problemy z organizacją gry. Potem jak gdyby wykorzystał, można powiedzieć, słabsze punkty w fazie defensywnej Legii z lewej i z prawej strony. Próbuje tam wejść lewą i prawą stroną, próbuje kontratakować. Można powiedzieć, nawet jest dłużej w posiadaniu piłki. Miał też sytuację do strzelenia bramki. Można powiedzieć, że zabrakło im do tej pory troszeczkę szczęścia. Może powiedzieć, wynik 1-0 dla Legii. Chyba zasłużony po pierwszych 45 minutach. Zobaczymy, co stanie się w drugiej połowie. Wynik zasłużony, oto Przemysław Saleta i Dariusz Michalczewski. Za chwilę będą przygotowani do tego, by udzielić nam wywiadu. Dariusz Michalczewski od 13 czerwca absolutny mistrz świata w wadze półciężkiej. A my jeszcze popatrzmy na statystyki po pierwszej połowie. I proszę, 100% celnych strzałów legionistów, oczywiście tych w światło bramki. Dwa razy próbował Kucharski, raz celnie. Ale to jest, że się nie rozdrabniali. Tak. Jak już strzelali, to zawsze światło bramki. I pierwsza połowa Widzewa. Częściej widzewiacy strzelali. 57% skuteczności. Jacek Dębiński dwa razy próbował po razie. Majak, Michalczuk, Michalski, Miążkiewicz, Siadaczka. Widzew bardziej zespołowo chyba atakuje. Zespołowo próbuje wykańczać. Można powiedzieć, inny jest atak Widzewa. Bardziej można powiedzieć zespołowy. Bardziej oparty na takie, można powiedzieć, ataku pozycyjnym. Natomiast Legia bardziej chce wykorzystać szybki atak za pomocą swoich dwóch napastników. 13 fauli Legii, proszę Państwa. Najczęściej Igor Kozioł, dwa razy i Staniek słusznie wierzył te kartki. Czekamy na... A tu piękna atmosfera na stadionie. A tutaj 100 lat dla Tariusza Michalczewskiego, który czeka. Pierwsza połowa, 8 fauli Widzewa. Najczęściej Radosław Michalski. Często wspomagał kolegów w obronie, no i nie ustrzegł się przed błędami. Rzuty rożne, 5-2 dla Legii. Widzew w części atakował, ale kontry Legii zabójcze i to spowodowało, że właśnie częściej bili piłkę. I tu jest, jeśli można powiedzieć, spalone są takie same. Bardzo ciężko tutaj łapać na spalonych, żeby obydwie drużyny grają z cofniętym środkowym obrońcą. Proszę Państwa, tak wyglądała statystyka po pierwszych 45 minutach i czas teraz na bohaterów zupełnie nie piłkarskich, ale kochających futbol. Przynajmniej jeden z nich na pewno często trenuje i często gra w piłkę nożną. Mowa oczywiście o Dariuszu Michalczewskim i oddaję głos naszej reporterce. W ubiegły piątek pan Darek Michalczewski walczył o 2 tytuły mistrzów świata. Przemek walczył o sławę i pieniądze. Panie Darku, jest pan kibicem piłki nożnej i chyba nie muszę pytać, że ten mecz dzisiaj się panu podoba. No podoba mi się na pewno, jest to bardzo atrakcyjna piłka. No i na pewno może się podobać. Jest mecz na szczycie, grają dwie najlepsze polskie drużyny. No jestem zadowolony. A komu pan kibicuje? Lepsi mają wygrać. Wiadomo, że lubi pan piłkę nożną, ale jednak wybrał pan zawód boksera. Tak, mi się wydaje, że jestem za dużym egoistą i dlatego wybrałem... Mój trener mnie wysłał, powiedział, idź Darek boksować, bo ty nie oddajesz piłek, także... Przemek, ty jesteś chyba po raz pierwszy na meczu piłkarskim. Na żywo, ja w ogóle nie jestem wielkim kibicem piłkarskim. No, pierwszy raz jestem na meczu na żywo, choć wrażenia mam bardzo sympatyczne. Wprawdzie moi koledzy, którzy znają się na piłce i siedzą obok, muszą mi dużo tłumaczyć, ale naprawdę dobrze się bawię. Ten dzisiejszy mecz to też jest mecz walki, trochę inny. Nie ma tu prawych prostych, lewych sierpowych, czy jak to się tak nazywa. Nie jestem specjalistą w boksie. Jak uważacie, jak będzie przebiegała sytuacja w drugiej części spotkania? Mimo, że się na tym specjalnie nie znacie, ale jako tacy zwyczajni kibice. Dobrze na piłce. Ja mówię akurat o Przemku. Może ja powiem pierwszy. Ja nie mam o tym pojęcia. Ja sądzę, że każda z drużyn będzie starała się kopnąć tą piłkę do bramki. I kto kopnie, to wygra, prawda? Mi się wydaje, że jest to gra do jednej bramki. Widzew prowadzi w tym, znaczy chociaż Legia strzeliła tą 1-0, ale jeżeli tak dalej będzie gra szła, to mi się wydaje, że na pewno Widzew co najmniej wyrówna. Dziękuję bardzo za tą krótką rozmowę, a ja oddaję głos już Tomkowi Smokowskiemu. A my widzimy, że Przemek Saleta co kilka dni zmienia fryzurę i broda, i wąsy, i tak dalej. Ze mną jest oczywiście w studiu Dariusz Dziekanowski. Panie Darku, myślę, że zgodzimy się i z komentatorami, i z Dariuszem Michalczewskim. Rzeczywiście oglądamy spotkanie, jakie rzadko mamy okazję oglądać na polskich boiskach. Tak, jest to bardzo dobre spotkanie. Jest to, fituje wiele sytuacji podbramkowych. W pierwszej połowie Widzew posiada więcej sytuacji, można powiedzieć, takich klarownych. Można powiedzieć, byli bardziej bliscy strzelenia bramki. Niemniej, ja myślę, że możemy się z tego cieszyć, bo któraś z tych drużyn będzie walczyła. Pokonując, mam nadzieję, że pokonując w pierwszych rundach drużyny w Champions League. Także mam nadzieję, że będziemy oglądać w drugiej połowie taki sam poziom. A no właśnie, Legia prowadzi do przerwy 1-0 po bramce Cezarego Kucharskiego. Miała przewagę przez 21 minut spotkania.
a później zdecydowanie już tą przewagę miał Widzew. To znaczy może nie zdecydowanie, ale częściej Łodzianie są przy piłce. Częściej Łodzianie są przy piłce, w ogóle bardziej, lepiej grają zawodnicy, przybyliśmy tacy w środkowej linii, bardzo dobrze gra Michalski. Widać na przykład wymienność funkcji między Michalskim a Łapińskim. Raz Łapiński bardzo dobrze po prostu poszedł po prawej stronie, Michalski zastąpił go na pozycji libero. Także Widzew teraz prezentuje bardziej wyrównany zespół. Panie Dariuszu, popatrzmy wspólnie na powtórki pierwszej części spotkania. 12 minuta meczu, 11 minuta spotkania, rzut rożny dla warszawskiej Legii. Tomasz Sokołowski i gol Cezarego Kucharskiego na 1-0. Proszę o pana komentarz. Ja myślę, że tutaj błąd obrońców, którzy pozostawili za dużo swobody Kucharskiemu. Widać, że nikt nie krył go w momencie, kiedy strzelał głową. I może to jest taka nietypowa sytuacja, że Kucharski strzelił po podaniu Sokołowskiego rzutu rożnego. Byłem na wcześniejszych meczach Legii i ta dwójka strzeliła też w innych sytuacjach, bo zagrania niezestałego fragmentu gry. Niemniej może nawet Maciek Szczęsny powinien wyjść do tej piłki bardziej zdecydowanie, a pozostać na rynku. Tutaj akcja widzimy, Łodzian, Jacek Dębiński. Tutaj widzimy za lekki strzał Dębińskiego, niemniej w trudnej sytuacji. Majak tutaj niestety przedobrzył, powinien podawać już do środka, był tam, jak widzimy, chyba Michalski i był bardzo w lepszej sytuacji. Po prostu powinien wcześniej podać do środka. W tych sytuacji widzę w pierwszej części spotkania stworzył więcej tak naprawdę. Ja tutaj liczyłem, ile powiedzmy, no, może nie stuprocentowych sytuacji, ale takich groźnych do zdobycia goli. I tutaj lepiej wypada Widzew Łódź. On stworzył tych sytuacji 5-4. Przypomnijmy, że wcześniej, zanim Legia zdobyła jeszcze gola, doskonałą okazję do zdobycia gola miał Dariusz Gęsior. Tak, zgadza się. Widzew gra nadzwyczaj dobrze. Można powiedzieć, nie gra defensywnie. Stara się po prostu przechodzić się na połowę Legii z większą ilością zawodników, także to nie są typowe kontry, że dwóch zawodników, prawda, stara się zagrozić bramce Szamotowskiemu. Jest to atak zespołowy, czyli bierze udział w nim 5-6 zawodników. Co, tak jak Zbyszek to zauważył, że Legia stara się przede wszystkim zagrozić bramce Szczęsnemu poprzez indywidualne ataki albo Mięciela, albo Kucharskiego. Drodzy Państwo, dzisiaj oglądamy na Łazienkowskiej mecz na szczycie. Mecz o Mistrzostwo Polski. Legia po pierwszych trzech kwadransach spotkania prowadzi z łódzkim Widzewem 1-0. Tymczasem wszystkie spotkania dzisiejszej kolejki, 33. kolejki, odbyły się o godzinie 17. Za nami jest także pierwsza część meczu w Krakowie, gdzie stawka jest zupełnie inna. Hutnik gra z Chorzowskim Ruchem. Oto która z tych zespołów, być może obie te drużyny, utrzymają się w Ekstraklasie. Posłuchajmy korespondencji naszego wysłannika. Tutaj w Krakowie emocji również nie brakuje. Wprawdzie wymiar tutaj tej walki jest nieco inny. Drużyny walczą o utrzymanie się w lidze, ale zadziorności walki absolutnie w Krakowie nie zabrakło w pierwszych 45 minutach. Po pierwszej połowie Hutnik prowadzi z Ruchem Chorzów 2-1. Pierwszego gola gospodarze zdobyli w 10 minucie, kiedy to Adamczyk wykonywał rzut wolny po faulu Jaworskiego na Hajduku. Adamczyk z 20 metrów strzelił w okienko bramki Lecha, ten nie miał nic do powiedzenia, 1-0. Niestety krakowianie po tej bramce cofnęli się pod własną bramkę, popełniali tutaj sporo błędów w obronie, mimo tego Ruch nie potrafił tych błędów wykorzystać aż do 40 minuty. I w 40 minucie rzut rożny wykonuje Gorowicki, wrzutka w pole karne, Baszczyński głową dograł piłkę w pole bramkowe do Bąka, ten z bliska strzela pod poprzeczkę i jest 1-1. Wydawało się, że na przerwę oba zespoły zejdą z tym wynikiem remisowym. Tymczasem w 43 minucie jedna z nielicznych tutaj w końcówce pierwszej połowy kontr Hutnika i Romuzga, który po 9-miesięcznej przerwie wrócił do drużyny po przerwie spowodowanej kontuzją, strzela bramkę, która daje prowadzenie Hutnikowi 2-1. Panie Januszu, co to oznacza dla obydwu zespołów, dla krakowskiego Hutnika i Chorzowskiego Ruchu, ten wynik do przerwy? Wiadomo, że remis żadnej z tych drużyn nie ratuje. Remis na 90% oznacza zarówno dla Hutnika, jak i dla Ruchu spadek. Natomiast zwycięstwo daje nadzieję. Daje nadzieję, bo są to szanse tylko teoretyczne. Wszystko przecież zależy nie tylko od tego, czy wygra Hutnik bądź Ruch, ale również od tego, jak przebiega mecz w Bełchatowie bądź ewentualnie w Zamościu, bo tam Polonia przecież gra z góry.
Górnikiem Zabrze. Jedna z tych drużyn chce koniecznie wygrać. Jedna musi wygrać, jeżeli chce uratować się przed spadkiem. Wiadomo, że dwie, akurat Hutnik i Ruch, chyba raczej nie będą w stanie się uratować. Jeżeli Hutnik wygra i ewentualnie Bełchatów zremisuje, czy przegrywał będzie Górnik, wtedy jest nadzieja na to, że krakowianie utrzymają się w lidze i na odwrót, jeżeli wygra Ruch, też może takie nadzieje mieć. Ale trzeba wcześniej wygrać i absolutnie tutaj nie można sobie pozwolić na remis. Dziękujemy panie Januszu. Tyle Janusz Kozioł, dziennikarz Gazety Krakowskiej, który relacjonuje dla nas przebieg spotkania Hutnik Kraków, Ruch Chorzów, mecz o utrzymanie się w pierwszej lidze. Jesteśmy w Warszawie, Legia gra z Widzewem Łódź. Zobaczmy, co dzieje się na murawie, gdzie nasza reporterka Aldona Marczuk ma kolejny wywiad. A moimi gośćmi są piłkarze, były piłkarz Widzewa pan Ryszard Czerwiec, były piłkarz Legii pan Marek Jóźwiak, a teraz obydwaj grają we francuskim Gęgą. Panowie, nikt nie może porównać tego spotkania dzisiejszego do tego, które odbyło się niemal rok temu, jak panowie. Zacznę od gościa, w tym wypadku pan Ryszard Czerwiec. No nie wydaje mi się, żeby to jakieś było inne, po prostu ranga i tego meczu jest taka sama jak w tamtym roku. No, kto wygra ten mecz jest po prostu mistrzem Polski, nie? I wydaje mi się, że można po prostu porównać. Na pewno są inne składy i jedynie chyba w tym można różnić ten mecz od tamtego. Czy piłkarze grają trochę inaczej niż rok temu? Myślę, że nie ma takich wielkich indywidualności jak było w tamtym roku i myślę, że Legia przez pierwsze 20 minut dominowała na boisku do strzelenia bramki, ale 25 minut ostatnie no, to było już troszeczkę takie lekka defensywka i myślę, że powinna zaatakować w drugiej połowie, aby utrzymać ten korzystny wynik. Panowie, rok temu Legia jako pierwsza strzeliła bramkę. Czy jak panowie sądzą, czy historia może się powtórzyć w dzisiejszym spotkaniu? No może się, wszystko się może powtórzyć, tylko że w tamtym roku chyba Legia strzeliła w drugiej połowie, no także druga połowa się po prostu rozstrzygnęła. No dzisiaj Legia szybko strzeliła bramkę i może po prostu to jakoś lepiej wpłynie po prostu na ich zespół, lepiej się będzie grało, nie? A Widzewowi będzie to po prostu ciężko, bo będą musieli cały czas atakować. Kogo by pan wyróżnił w dzisiejszym spotkaniu? Wiadomo, w Widzewie chyba na wyróżnienie zasługuje Tomasz Łapiński, w Legii Cezary Kucharski. Czy pan się zgadza z tą opinią? Czarek, tak, ale myślę, że główną podporą w dzisiejszym meczu jest Grzesiek Szamoturski, który naprawdę broni bardzo, bardzo dobrze i gra świetnie. No trzeba wyróżnić tak samo Tomka Sołkowskiego, który wyprowadza bardzo groźne kontry. No to jest poza tym tych trzech zawodników wyróżnia się w warszawskiej Legii obecnie. Panowie, gdybyście byli teraz w szatni, mielibyście radzić swoim kolegom w byłych klubach. Widzewowi, panie Ryszardzie, co by pan powiedział kolegom? No na pewno będą musieli atakować, ale nie mogą się odkryć, no bo jest Czarek, jest Mięciej, także oni są bardzo szybcy i mogą po prostu to wykorzystać, jeżeli Widzew za bardzo się odkryje. No. Także muszą grać spokojnie, ale muszą zaatakować. Panie Marku? Ja myślę, że moi koledzy muszą trochę poświęcić więcej uwagi w defensywie, ponieważ tylko praktycznie dwóch zawodników broni defensywy, czyli Jacek Zieliński i Grzegorz Szamoturski, ponieważ no, w dzisiejszym meczu Igor Kozioł i Paweł Szczepek nie grają tak dobrze, jak grali w poprzednich meczach. I myślę, że Kucharski powinien grać troszeczkę bardziej z przodu, ponieważ jest troszeczkę szybszym zawodnikiem od Marcina Mięciela i by miał większe szanse w pojedynkach z Tomkiem Łapińskim. To jest taka moja cicha rada. I krótki totolotek, końcowy wynik. 1-1. Ja myślę, że Legia wygra 1-0. Dziękuję panom za rozmowę, a daję głos już Tomkowi Smokowskiemu. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, tak możemy powiedzieć. Wiadomo, że Marek Jóźwiak jest za warszawską Legią, Ryszard Czerwiec za łódzkim Widzewem. A co doradziłby piłkarzom jednego i drugiego klubu Dariusz Dziekanowski? Ja myślę, że ja bym był trener Legii, powiedziałbym, żeby utrzymać wynik albo strzelić drugą bramkę, a trener Widzewa bym radził, żeby strzelić przynajmniej bramkę, dlatego że ona gwarantuje, można powiedzieć, mistrza Polski. Leszewskiego. To jest błąd naszej obrony. Tutaj no, należy chłopaków no, jednak zganić, mimo tego, jak wynik osiągnęliśmy końcowy. Myślę, tutaj, że to było też również pochodną tego, że no, jednak myśmy już poszli od pierwszej minuty, drugiej połowy na całość. Te kontry były po prostu konsekwencją naszej otwartej gry, ale tutaj to nie ma co zganiać na to, jak myśmy grali, tylko na to, że ta kontra była wprowadzona w sposób no, bardzo klasowy. Tutaj wspaniałe zachowanie się Sylwka Czerskiego, który ograł praktycznie całą naszą obronę i bez problemu umieścił piłkę w siatce. I to 88 minuta i twoja bramka na 2-1. Wspaniałe podanie od Saszy Kurtiana, prostopadłe między ostatniego stopera a forstopera. No, udało mi się ją idealnie przejąć w biegu, także już padłem po prostu w pole karne i uderzyłem. Praktycznie no, nie patrzyłem, uderzyłem na siłę po krótkim rogu i wpadłem. Przed chwilą widzieliśmy bramkę Dariusza Gęsiora, to była 90 minuta spotkania i 2-2 i wreszcie chyba już wynik załamania warszawskiej Legii, prawda? Czarek, 93 minuta spotkania i Andrzej Michalczuk strzela zwycięską bramkę dla łódzkiego Widzewa. Myślę,
przed momentem my strzeliliśmy bramkę, sędzia nam nie uznał, nie wiem czy był spalony. No jeżeli był, no to nie mam nic więcej do dodania. Drodzy Państwo, Cezary Kucharski, Sławomir Majak. Tak wyglądają bohaterowie dzisiejszego meczu. Jeden oczywiście bardzo smutny, Legia nie będzie mistrzem Polski, ma wciąż szansę na puchar. Przed Wami mecz z GKS-em Katowice. A Widzewowi Łódź należy pogratulować tego Mistrzostwa Polski i Champions League chyba już jednak bez Sławomira Majaka. No dzisiaj zapadnie decyzja między właścicielami Hansy Rostock a moim menadżerem panem Grajewskim, czy po prostu Hansa wyrazi zgodę na grę moją Widzewie podczas rundy eliminacyjnej do Ligi Mistrzów. Jeżeli taką zgodę otrzymam, na pewno bardzo chętnie jeszcze będę kolegom chciał pomóc w tym awansie. Dziękuję Wam bardzo za obecność w studiu, a ja oddaję głos komentatorom. Dziękujemy bardzo naszym gościom. Cóż, proszę Państwa, taki mecz, mecz o Mistrzostwo Polski zdarza się raz w roku, ale taki mecz raz na kilkanaście lat. Oczywiście, zgadzam się z tą, było to znakomite, piękne spotkanie, wiele dramaturgii. Najlepiej jakby w tym spotkaniu wygrały obydwa zespoły, bo na to zasługiwały swoją postawą. Wygrał Widzew, brawa dla Widzewa. Brawa dla Widzewa, proszę Państwa, dzisiaj spotkanie komentowali dla Państwa Dariusz Dziekanowski, Tomasz Smokowski, Janusz Basała i Zbigniew Boniek. I Widzew, jak zwykle, bez względu na generację, gra do końca. Ty chciałeś jeszcze mieć słowo końcowe. Oczywiście, muszę powiedzieć dwa słowa. Legia na pewno jest drużyną przyszłości. Bardzo silny sponsor, bardzo silny klub, dobrzy zawodnicy. A Widzew pokazał, że generacja się zmienia, ale charakter pozostaje zawsze ten sam. Proszę Państwa, i to wszystko. Dajemy głos Tomkowi Smokowskiemu. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pożegnali się już z nami Zbigniew Boniek i Janusz Basała. Ja ze mną jest jeszcze Dariusz Dziekanowski. Rzeczywiście oglądaliśmy naprawdę nieprawdopodobny mecz do samego końca. Zupełna zmiana sytuacji. Niepowtarzalna gra Widzewa. Ja myślę, że Widzew wniósł się na wyżyny, grał do końca. To, co charakteryzuje ten zespół. Ja myślę, że nikt na trybunie, nikt w telewizji nie przypuszczał, że Widzew jest w stanie zremisować tego meczu, a jednak wygrał ten mecz. Także wielkie brawa dla Widzewa i no, cóż, wspaniała gra Widzewa. Z obu stron, prawda? Ja myślę, że Legia też miała dużo sytuacji bramkowych, nawet w drugiej połowie stworzyła Mięciel, był sam na sam z bramkarzem. Kucharski, gdyby szybciej dograł w pole karne, tak samo Czykier strzelił w słupek, także mecz był naprawdę świetny i życzylibyśmy sobie, żeby więcej było takich meczy polskiej lidze w następnym sezonie. To było wspaniałe podsumowanie sezonu 96-97 na polskich boiskach. 33. kolejka naszej ekstraklasy. Legia w meczu na szczycie przegrała z łódzkim Widzewem 2-3 po trzech bramkach zdobytych w ciągu 5 minut przez piłkarzy łódzkiego klubu. Dziękuję Dariuszowi Dziekanowskiemu, dziękuję Zbigniewowi Bońkowi, naszym reporterom, Januszowi Basałajowi. Ja także się żegnam z Państwem. I cóż, do zobaczenia kolejnym razem. Drodzy Państwo, przed nami druga połowa meczu Legia Warszawa, Widzew Łódź. Mecz, który komentują dla Państwa Zbigniew Boniek i Janusz Basałaj. Zbyszek, ja nie będę oryginalny. Wszyscy komu coś radzą, Legii, Widzewowi. No co Ty im doradzisz? Wydaje mi się, że jeżeli Widzew nawet w tej pierwszej połowie strzelił bramkę, wynik zakończył się remisem, ta pierwsza połowa meczu, to nie można było mówić o jakiejś niesprawiedliwości, gdyż można powiedzieć, te drużyny po pierwszych 25 minutach Legii, następne 25 minut Widzewa, były, można powiedzieć, równorzędne. Na pewno Widzew musi atakować, musi zdecydowanie atakować, nie może zapomnieć o swojej bramce, gdyż ewentualna kontra Legionistów prawidłowa może zakończyć to spotkanie. Natomiast wydaje mi się, że Legioniści nie powinni z drugiej strony za bardzo myśleć tylko o obronie, bo jedna przypadkowa bramka zawsze może paść. Ja mam takie przeświadczenie, tak mi się wydaje, że Widzewiacy wydają się ciut świeżsi fizycznie. Nie wiem, czy to wystarczy. Zobaczymy, jak to się będzie miało w drugiej połowie, jak zawodnicy będą tutaj postępowali, jak będą grali. No ale w sumie trzeba powiedzieć, że Widzew trochę więcej sił zużył w pierwszej połowie. My narzekaliśmy na to, że Legia gra bez odpowiedniego rytmu, że nie może złapać częste przerwy. Grają co miesiąc niemal jak reprezentacja i to tutaj też może mieć decydujące znaczenie. Tak, trudno można powiedzieć i wyciągać jakieś dalekie idące wnioski, bo wiadomo, że w piłce jeden przypadek, jedna kontra wyprowadzona może zmienić całkowicie obraz meczu, ale muszę powiedzieć, że Widzew sprawia na mnie wrażenie drużyny, która z minuty na minuty jak gdyby zwiększa obroty, uzyskuje coraz większą przewagę. Tutaj słusznie powiedział Marek Liźwiak, że
że w Legii jest mało zawodników, którzy potrafią bronić. Oprócz Zielińskiego i Kozioła, wszyscy to są, można powiedzieć, środkowi pomocnicy, pomocnicy, napastnicy. I proszę Państwa, meldunek prosto z szatni trenerskiej. Andrzej Prydol, drugi trener Widzewa. Panie Andrzeju, jakie wraz z trenerem Franciszkiem Smudą dał Pan wskazówki swoim zawodnikom? No wiadomo, wynik meczu w tej chwili 1-0 ustawia Legię na mistrza Polski. My musimy w tym układzie gonić ten wynik. Wydaje mi się, że jedna bramka, która padła, to nie jest to, na czym się ten mecz skończy. Powinno paść tych bramek więcej, tym bardziej, że zarówno Legia, jak i Widzew miały tych sytuacji sporo. Bez zmian przystąpiły drużyny do gry w drugiej połowie. Zobaczymy, czy ten atak, czy pogoń Widzewem za Legią, chęć na wyrównanie przyniesie cel, czy Widzewiacy wyrównają, a czy Legia będzie mogła jeszcze odpowiedzieć jedną bramką. Tutaj remis nikogo nie satysfakcjonuje. Remis, przypominamy, to status quo, ale Widzew gra ostatni mecz u siebie z Rakowem. Legię czeka ciężki wyjazd do Katowic i cóż, wiadomo, co się wtedy stanie. Ja pozostaję przy swoim, że ten mecz wydzwoni mistrza Polski. Nie wierzę w ciężkie mecze w ostatniej kolejce. Wydaje mi się, że Legia ten mecz wygra. To jestem przekonany, że to będzie co najmniej punkt albo 3 w Katowicach. Tak samo nie wydaje mi się, aby Widzew miał problemy w ewentualnym ostatnim meczu przy osiągnięciu wyniku remisowego. Nie mówiąc o zwycięzcy, który daje im automatycznie tytuł mistrza Polski. I proszę Państwa, Widzewiacy. Gęsio. Teraz akcja przerwana przez Legionistów. Jest Mięciel z lewej, Kucharski z prawej, Staniek. Piłka do Sokołowskiego. Sokołowski bardzo dobrze sobie poczynał w pierwszej połowie. Sokołowski próbował zagrać na wolne pole do Mięciela. Teraz na spalonym Marcinic. Bez tej dokładnej u sędzia liniowy. Wydaje mi się, że tam było pół metra na pozycji spalonej. Był Mięciel. Jeszcze raz proszę, taki nieznaczny spalony, bo Szymkowiak trzymał, można powiedzieć, na pozycji prawidłowej Mięciela, ale było tam jakieś 20-30 centymetrów różnicy. Majak. Piłka już w środku. Był Michalski. Siadaczka oddaje piłkę do Majaka. Majak i Skrzypek. Dobrze. Napastnik Widzewa. To jego jeden z ostatnich meczów w barwach Widzewa. Przypominamy, piłkarz ten został sprzedany do Rostoka, do Hansy Rostok. I faulował go teraz reprezentacyjny obrońca Paweł Skrzypek. Będzie rzut wolny dla Widzewiak. Pod polem karnym mamy Gęsiora, Dębińskiego, jest Michalczuk, jest Miążkiewicz i Majak. 5 zawodników Widzewa, 6 legionistów i rzut wolny dla Łodzian. Piłka na pole karne, prosto na głowę Czereszewskiego. Bogusz traci piłkę, jest Kucharski. Bardzo dobry powrót Miążkiewicza, w środku Michalczuk. Michalski. Michalczuk do siadaczki. Teraz Widzew, jakby zamienił się rolami z Legią, to Widzew rozpoczął tę połowę bardziej ofensywnie, bardziej odważnie. Widzew w pogoni za bramką, w pogoni za wyrównaniem i kto wie, czy nie za dalszymi golami. Doskonale podaj na pole karne do Szymkowiaka. Szymkowiak przed nim, tylko Szamotulski. Nie ma gola. To będzie taka konsternacja, nie wiadomo, czy to będzie rzut rożny. Szymkowiak tutaj złapał się za głowę, była to znakomita okazja. Proszę, znakomicie przyjął piłkę na piersi. Można powiedzieć, że mu się dobrze odbiła i tu miał bardzo dobrą okazję. Wydaje mi się, że powinien strzelać szybciej. Powinien, tak można powiedzieć, jak ta piłka dotknęła ziemi, od razu ją krótko bardzo uderzyć. Natomiast zaczekał, później nie było już, można powiedzieć, miejsca. Wyszedł Szamotulski, skrócił mu kąt, zablokował i wydaje mi się, że nie mógł już nic więcej zrobić Szymkowiak. A więc piękna akcja Widzewiaków. 48 minucie spotkania na Łazienkowskiej. Legia prowadzi 1-0, ale pierwsze minuty dla mistrzów Polski. Teraz w akcji Gęsior. Oddaje piłkę Dębińskiemu. Dębiński wyciągnął Bednarza aż do środka boiska. Teraz na lewo do Siadaczki. Siadaczka ma z lewej strony Majaka. Do środka. Rafał Siadaczka coraz bliżej, 20 metrów. Do Dębińskiego. Dębiński w pole karne. I Szamotulski. Zobaczymy, czy to będzie spotkanie, w którym jedna drużyna, jak to się mówi, gra, jedna drużyna ma inicjatywa, druga strzela bramki, bo często tak też w piłce bywa i ten scenariusz jak dotychczas tak jakby się układał według właśnie takiej myśli. Wydaje mi się, że widzę za dużo w tej początkowej fazie szuka się rozwiązać, tak można powiedzieć, jedna krótką wymianę czy sklepki w środku pola. Wydaje mi się, że ta taktyka, żeby odskrzydlić, żeby szeroko zaatakować, była lepsza w pierwszej połowie. Widzę więcej ewentualnie możliwości, jeżeli widzę, będzie grał bardzo szeroko. I znowu piłkarze Franciszka Smudy. Szymkowiak bardzo mądrze na prawo do Bogusza. Bogusz ma z prawej strony Michalczuka. Bogusz, Michalczuk, wysokość pola karnego, Michalczuk, mija Bednarza, Michalczuk,
Miążkiewicz zablokowany, jeszcze Paweł Miążkiewicz. Dębiński, to, to był Gęsior, piłkę przejmują Legioniści. Bardzo ładnie Szymkowiak zablokował Kucharskiego na moment. I znowu Cezary Kucharski. A tam po drugiej stronie Mięciel, zupełnie wolny. Sokołowski i Mięciel z tamtej strony, piłkę zaraz dostanie Sokołowski. Kucharski, uwaga, Kucharski! Dobra interwencja, przytomna Dariusza Gęsiora. A cóż, miał kłopoty z wyborem sytuacji Cezary Kucharski. Tak się to skończyło dla Legii. Kontra Widzewa, Łapiński, bardzo dobrze. Na lewo do Siadaczki. Siadaczka ma w środku, miał w środku Dębińskiego, za to jest Michalczuk. Michalczuk. Interwencja Czekiera. Znowu Widzewiacy, Miążkiewicz mądrze, ale ładnie ustawiony skrzypek. I kolejna kontra Legii. Wet za wet, cios za cios w tym meczu. To rzeczywiście, jak powiedział Zbyszek w przerwie, na cześć Dariusza Michalczewskiego, taki bokserski mecz futbolowy. To ta wymiana ciosów tutaj, można powiedzieć, akcja z jednej, akcja z drugiej strony. Można powiedzieć, że gol wisi w powietrzu. Faulowany Bednarz. 51. minuta spotkania na Łazienkowskiej. Legia prowadzi 1-0, gol Cezarego Kucharskiego w 11. minucie. Szymkowiak faulował Bednarza. Sokołowski, Zieliński, Kozioł. Teraz atak Legii, po 5 minutach Widzewa, czas na Legię. Kozioł ładnie powstrzymany przez Gęsiora. Dębiński i Sokołowski. Mądrze Sokołowski, piłka do Stańka, ten do Bednarza, Bednarz znowu do Stańka. Staniek do Bednarza, Bednarz za plecy Michalskiego i faul legionisty. Rzut wolny dla Widzewa. Nie są tutaj zgodni kibice Legii, ale wydaje mi się, że sędzia postąpił słusznie, gdyż faulował Bednarz. Miążkiewicz i Zieliński. Miążkiewicz ucieka Zielińskiego. Miążkiewicz już jest pole karne. Piłka do Dębińskiego. Dębiński z pierwszej piłki prosto pod nogi Miążkiewicza. Miążkiewicz nie ma komu zagrać. Dopiero teraz odbiega Siadaczka. Miążkiewicz. Siadaczka. No nie, źle, źle, źle. I teraz kontra Legii. Kucharski. Do Sokołowskiego. Czeka na podanie Bednarz na lewej stronie. Zupełnie niepilnowany. Kucharski. Zwalnia, zwalnia. Znalazł Czykiera. Czykier znajdzie Bednarza. No nie wiadomo, dlaczego nie zagrał do Bednarza, ale to już ich sprawa. Kozioł. Bednarz. Nie ma spalonego. Jacek Bednarz mija Łapińskiego. I bardzo dobrze stoper Widzewa. Od bramki Widzew. Była to słuszna decyzja pana Krzyżniewskiego. W pierwszym momencie wydawało się, że ostatnim zawodnikiem, który dotknął piłkę, był obrońca Widzewski, ale tam było widać w powtórce, że jednak potem tą piłkę jeszcze raz dotknął Bednarz i rzeczywiście nie było rzutu rożnego. Łapiński w środku. Widzewiacy nadal odważni. Bednarz do Siadaczki. Majak z lewej w środku, Dębiński. Jaki wariant wybiorą Widzewiacy? Spokojnie. Bednarz. Kolejny atak pozycyjny, ale szeroko, ciągle skrzydłami Widzewiacy. To przynosi im efekt o tyle, że stwarzają dogodne sytuacje. Oczywiście nie zdołali jeszcze zdobyć bramki, ale ta gra w ofensywie Widzewa może imponować. Legia broni się, Legia utrzymuje prowadzenie 1-0, 55. minuta spotkania. Kozioł zablokował Dębińskiego. Zieliński do Mięciela, Mięciel do Kucharskiego. Nie ma spalonego. To już Sokołowski, Sokołowski, przed nim tylko bramkarz Sokołowski. Powrót Siadaczki bardzo dobrze, ale Sokołowski jeszcze walczy. Kolejna akcja, w której Legia no mogła skarcić Widzew. Widzę tam bardzo wysoko, chciał zastosować pułapkę offside'ową, ale Sokołowski był na znakomitej pozycji. Wydaje mi się, że zmęczył się tym 30-metrowym biegiem z piłką, gdyż nie sposób jestem nie zrozumieć, dlaczego będąc na 16 metrze nie starał się strzelić i doskoczyć Szczęsnego. I Miążkiewicz. Jest Szymkowiak. Szymkowiak do środka. Zieliński wypchnął Michalczuka. Jeszcze 35 minut spotkania na Łazienkowskiej. Legia prowadzi z Widzewem 1-0 od 11 minuty po bramce Kucharskiego, ale atakuje Widzew. Michalczuk. Nic nie było, gramy dalej. Dębiński ambitnie, prosto pod nogi Kucharskiego. Kucharski nie dał rady, utrzymuje się przy piłce Michalczuk. Jest Staniek, Michalczuk do środka, do Majaka. Majak. Michalski. I Szamotulski. Było takie brzydkie, nieczyste uderzenie. Ta piłka mogła złapać jakiś taki niespodziewany kozioł, ale tam bardzo czujny był Szamotulski i ją wybił. Jeszcze raz akcja, w której kontuzję odniósł po starciu z skrzypkiem.
wcześniej z Koziołem. Taka piłka nieczysta odbiła się o ziemię, to widzimy tutaj Szomolturski bardzo skoncentrowany. Sędzia Czyżnyski prosi o wejście ludzi z noszami, czyżby Sławomir Majak musiał opuścić boisko. Jeden z najaktywniejszych graczy Widzewa, piłkarz, który haruje w środku, jest w ataku, bardzo często wspomaga kolegów w obronie. No, tym razem w tym starciu ze Skrzypkiem ucierpiał i za chwilę piłkarz Widzewa opuści boisko. Czy na chwilę, czy na moment, czy po krótkiej konsultacji z lekarzem. O właśnie, zobaczmy jeszcze raz. Kozioł i teraz. No, to było takie przypadkowe zderzenie Skrzypka z Majaku. Nie było w tym absolutnie żadnej złośliwości, ale tam na pewno można powiedzieć tym korkiem, kołką, jak my to mówimy, dotknął na pewno prostego podbicia Majaka. Jest to bardzo bolesne, ale jestem przekonany, że za minutę, dwie będziemy mieli już na boisku piłkarza łódzkiego. 57. minuta spotkania. Legia prowadzi z Widzewem 1-0 po strzale Kucharskiego i atakuje Widzew. Szybko zdobyta przez warszawiaków bramka ustawiła mecz, tak powiadają piłkarze, bo to wtedy drużyna, która goni, która musi wyrównać. Można powiedzieć, że czasami wynik jest reżyserem spotkania, prawda? Piłkarze zachowują się w odniesieniu do rezultatu, jaki jest na boisku. Uwaga, Mięciele. Środkiem pędzi Staniek z prawej, Czereszewski. Staniek do Czereszewskiego. Dobre wyjście warszawiaka, ale dobrze tam siadaczka na moment. Czereszewski 16 metrów, strzela mocno i gol! Gol, gol, gol! Legia, Legia Widzew 2-0. I to jest, proszę Państwa, to, o czym mówiliśmy. Widzew atakował, Widzew przesunął wszystkich zawodników na połowę Legionistów i te kontrataki były bardzo niebezpieczne. Proszę, Czereszewski otrzymał prostopadłą piłkę, poszedł do przodu, uderzył. Tam ktoś ją chyba jeszcze po drodze dotknął. 2-0 dla piłkarzy warszawskich. No i Widzew będzie miał bardzo wiele kłopotów, żeby tutaj strzelić dwie bramki, doprowadzić do wyniku remisowego, który gwarantowałby im zdobycie mistrza Polski. A my jeszcze raz widzimy piękną, indywidualną akcję i celne uderzenie Czereszewskiego, który można tak się cieszy ściągnięciem koszulki. W stylu Ravanellego. W stylu Ravanellego, w stylu wielkich piłkarzy. Pokazuje pierś dumny z tego, co zrobił dla warszawiaków. Proszę Państwa, w 59 minucie Czereszewski na 2-0. Ja przepraszam, że ten okrzyk Legia Stomil, ale jeszcze do niedawna w Stomilu grał Czereszewski. Jego transfer przed pół rokiem do warszawiaków był dość zaskakujący. Bardzo długo Czereszewski przedzierał się do pierwszej drużyny Legii. Proszę bardzo, to akcja, siadaczka której popełnił troszeczkę błędu, bo nie powinien dać się ograć w takiej sytuacji, nie powinien go już asekurować. Tutaj bardzo ładnie zachował się Kucharski, który odciągnął jednego z obrońców. Piękne uderzenie Czereszewskiego. 2-0 dla Legii. I mamy Łodzianie muszą rzeczywiście teraz zabrać się solidnie do roboty, jeżeli chcą te mecz remisować. Jążkiewicz na pole karne. Kozioł. Czamotulski został w bramce, ale jest Skrzypek. Tak się układa ten mecz. 59. minuta spotkania kontra Legii. Jest Staniek. No i Michalski. Dobrze ustawiony Widzew, jak dobra piłka na prawo do Dębińskiego. Widzew ani myśli spasować. Jacek Dębiński, wysokość pola karnego, czeka na podanie. Michalczuk, uwaga! Nieczysto uderzył piłkę siadaczka i legioniści. Na trybunach kibice nie mają wątpliwości, ale Widzew ma. I dobrze, co toczy się mecz do końca. Majak, pole karne. No, Widzew nie rezygnuje. Widzew tutaj poszedł z kontrą, od razu ruszył cały czas na połowie legionistów. Wydaje mi się, że czują jeszcze tą możliwość strzelenia kontaktowej bramki, która doprowadziłaby ewentualnie do jakiejś sytuacji bardziej gorącej. My tu jeszcze raz patrzymy piękną solową akcję Czereszewskiego. Atak Widzewa powstrzymany jest. Marcin Mięciel na środku. Z prawej strony Kucharski. Mięciel teraz do Kucharskiego, ale Kucharski no nie ma szans dojść tej piłki. I Widzew. Chwała zwycięzcom jak na razie, ale i chwała tym, którzy przegrywają, bo widzę, że jest to świetne spotkanie. Legia prowadzi 2-0. Wydaje mi się, że Legia zasługiwała w tej chwili na porażkę 2-0. Może nawet to jest za dużo, bo z przebiegu gry na to nie wygląda, ale Legia potrafi wykorzystać sytuację, która ma do dyspozycji, natomiast Widzew jest nieskuteczny. Nieskuteczny. Ataki montowane tak starannie, tak misternie, atak skrzydłem, dużo gry w środku pola, dużo dobrych, celnych podań, no tylko pod bramką jest gorzej. Tak, ale jeżeli weźmiemy sytuację Szymkowiaka i sytuację Czereszewskiego, uważam, że Szymkowiak miał łatwiejszą sytuację, tak, na początku drugiej połowy bramki, nie strzelił.
Czereszewskiej w sytuacji dużo, dużo trudniejszej zachował się mądrzej, lepiej i dlatego Legia prowadzi. Mirosław Jabłoński zadowolony jak na razie z przebiegu gry, no z przebiegu nie za bardzo, bo to Widzew atakuje, ale wynik układa się po jego myśli 2-0 dla Legii na stadionie Wojska Polskiego. Mistrz Polski przegrywa z wicemistrzem 0-2 i nadal obserwujemy twarde, zacięte, męskie i bardzo dobre spotkanie. Kolejny faul, tym razem poszkodowany Andrzej Michalczuk. A co ciekawe, najwięcej do powiedzenia w tej sytuacji mają trenerzy Legii niepotrzebnie. A my jeszcze raz widzieliśmy takie niebezpieczne zagranie obrońcy Legii Kozioła, ale wydaje mi się, że nie było w tym złośliwości, bo po prostu chciał ślizgiem odebrać piłkę piłkarzowi łódzkiemu. I widzę wiatr. Miążkiewicz, Dębiński Kozioł, dobre wejście Dębińskiego, piłka do Mięciela, Mięciel i Bednarz, nie dał rady Bednarz, jest Staniek, prawą stroną pędzi Czereszewski, czyżby powtórka akcji, ale nie, świetnie wraca Michalski, bardzo dobrze, do siadaczki, Widzew, pół godziny do końca spotkania, Legia prowadzi w Warszawie 2-0, ale Widzew nie rezygnuje, coraz twardsza, coraz ostrzejsza gra i teraz faul Szykiera, powstrzymany siadaczka. Majak. Siadaczka. Rafał Siadaczka, kolejny faul. No cóż, to się za chwilę skończy kartką dla Dariusza Czekiera. W przeciągu kilkudziesięciu sekund drugi faul Legionisty. Widzew nadal pcha się pod pole karne. A ja muszę powiedzieć, że widzewiacy na razie nie rozumieją. To jest bardzo pozytywny sygnał. W takim meczu jej drużyna, która przegrywa 2-0 i absolutnie wierzę jeszcze w możliwość odrobienia tego rezultatu. Nie wiem, jak ten mecz się zakończy, ale muszę powiedzieć, na pewno widzewiacy, nawet jeżeli przegraliby, to należy im się brawa za ambitną walkę, wszystkim za to, że wierzą w to, że ten mecz można jeszcze zremisować. Miąśkiewicz, tam dobrze ustawiony Zieliński. Jest Sokołowski i znowu trzech piłkarzy Legii i trzech obrońców Widzewa. Sokołowski na lewo do Kucharskiego, nie ma spalonego. Kucharski, wraca Miąśkiewicz. W środku jest już Mięciel. Piłka do środka, to jest Szykier, z lewej strony niepilnowany Bednarz. Teraz bardzo dobrze Bogusz, do środka Szymkowiak i Widzew. Błąd Szymkowiaka, zdąży Staniek. Nie dał rady Paweł Miąśkiewicz. I samotny na lewej stronie Jacek Bednarz, którego koledzy nie chcą jakoś zauważyć. Proszę Państwa, rok temu tak cieszyli się kibice Widzewa. Historia zmienną jest, fortuna kołem się toczy i po roku prowadzenia Legii 2-0. Trzeba powiedzieć, że na temat warszawskich kibiców część, to mówiło się w Polsce, mówi bardzo negatywnie, ale dzisiaj naprawdę wielkie brawa, bo do tej pory zachowują się rewelacyjnie, kibicują swojej drużynie i naprawdę aż przyjemnie w takiej atmosferze sportowej wygląda spotkanie. Uwaga, Mięciel z prawej strony, piłka do niego, Mięciel w środku, Kucharski jest, uwaga, Słupek, Cezary Kucharski. Mnóstwo szczęścia, ma Mięciel, kapitalna akcja Legii. Pokonał Szczęsnego, ale nie dał rady Słupkowi. I odpowiedź Widzewa. Nadal dobry mecz na Łazienkowski. Teraz błąd Gąsiora. Jest Kozioł. Kozioł do Stańka. 26 minut do końca spotkania. Legia prowadzi 2-0 na Łazienkowskiej. Skrzypek. Zieliński. Skrzypek. Na prawo do Czereszewskiego, zdobywca drugiego gola, szuka kolegów w przodzie, jest Mięciel, na spalonym Dariusz Szykier. Oto moment podania, rzeczywiście była pozycja spalona. I proszę Państwa, zmiana w drużynie. To, o czym Państwu mówiłem przed meczem, trener Cmuda stara się wpuścić zawodnika z Mołdawii, Kurtiana, który może by trochę uporządkował, przyspieszył grę. Wydaje mi się, że powinien zejść. Schodzi Miążkiewicz. Miążkiewicz, tak, oczywiście. Wydaje się, że to bardziej logiczna sytuacja. Aczkolwiek Miążkiewicz na pewno do tej pory zagrał dobre spotkania, ale wydaje mi się, że to słuszna decyzja trenera, szukać jakiejś ostatniej szansy, prowadzić zawodnika, który mógłby swoimi celnymi, mądrymi i dalekimi podaniami uruchomić napastników widzewskich. Kurtian za Miążkiewicza w 65. minucie spotkania. 25 minut do gry, do końca walki, do końca tego meczu. Meczu, który zadecyduje o tym, kto będzie mistrzem Polski w sezonie 1996-97. Michalski do środka, bardzo dobrze.
jest Szymkowiak. Szymkowiak, pole karne co do bliżej. Szymkowiak potknął się. Jeszcze Kurtian. Do Michalskiego. Legioniści teraz bronią wyniku już 9 piłkarzy na przedpolu bramki Szamotulskiego. Bogusz. Siadaczka. Siadaczka i Skrzypek. Siadaczka bardzo ładnie na pole karne. Kozioł. No, daje sobie radę dzisiaj z Dębińskim. Igor Kozioł. Kolejna udana interwencja Legionisty. A to wejście Kurtiana. I za moment zobaczymy to, co zrobił 2 minuty temu Cezary Kucharski. Proszę bardzo. Wszystko było nawet wszystko było, wszystko było dobrze dla piłkarza Legii, z tym, że można powiedzieć brakowało kilka milimetrów, gdyż ta piłka, jeżeli by musnęła słupek 2 milimetry, można powiedzieć bardziej od środka, to odbiłaby się od niego i wpadła do bramki. Była to ładna kontra kolejna piłkarzy warszawskich. Dobra kontra popisowa taka warszawiaków, którzy się bazują nawet, nawet jesteśmy z tego zadowoleni, bo przy stanie 3-0 na pewno można powiedzieć mecz byłby już zakończony. A tak mamy rzeczywiście wspaniałe widowisko. Bogusz. Dobrze do Dębińskiego, ale Dębiński traci piłkę i Legioniści nie mogą wyjść z atakiem pozycyjnym. 24,5 minuty do końca spotkania. Legia Widzew 2-0. Braciszek Smuda i Andrzej Pyrdo. Franciszek Smuda zawsze wierzy w Widzew, wierzy do końca. Po historii z Brędby, po historii w rundze wstępnej Widzew Mistrzów, on musi być optymistą i wierzy, że jego zespół do końca będzie walczył tutaj o punkt, o punkty na Łazienkowskim. Widzę, przyzwyczaił nas do jakichś wielkich, można powiedzieć, zmian wyniku, no ale wydaje mi się, że tutaj Legia na pewno będzie starała się za wszelką cenę utrzymać zwycięstwo. Chociaż trzeba przyznać, i to powtarzam po raz kolejny, że Widzew gra cały czas, gra mecz, robi mecz, można powiedzieć, w tej chwili. Kurtian, prosto na głowę Stańka, jeszcze Staniek. Kucharski pod nogi Łapińskiego, ten na lewo do Kurtiana, Kurtian. Musi poczekać, ze spalonego uciekał w tej przed chwilą Dębiński. Łapiński. 2-0 w Warszawie dla Legii. Jacek Dębiński, podchodzi do niego Kozioł. Dębiński nie ma w polu karnym żadnego piłkarza. Teraz do Szymkowiaka, Szymkowiak do Gęsiora i po raz kolejny spokojnie Zieliński. To, co powiedziałem wcześniej, na pewno jest Widzew drużyną, która w drugiej połowie robi mecz. Natomiast Legia kontratakuje, Legia zamknęła wszystkie, można powiedzieć, przestrzenie. Gra na swojej połowie, no taka dużo pressingu, perfidna taktyka, odebrać piłkę i pójść z kontrataku. Można powiedzieć, zawsze to było cechą charakterystyczną polskich zespołów. My zawsze potrafiliśmy i lepiej kontratakowaliśmy, niż używaliśmy ataku pozycyjnego. Widzew. Kolejny raz przerwana akcja. Kurtian i Czykier. Piłka dla Legii. Tomasz Sokołowski. A to Dariusz. Legioniści teraz bardzo spokojnie, im się nie śpieszy, zwłaszcza od 57 minuty, kiedy to Sylwester Czereszewski zdobył bramkę. Zieliński, Staniek, Bogusz, Michalski i Staniek. Nic nie było, gramy dalej, bardzo ładnie odegrał Mięciel, tutaj jest Bednarz do Stańka, Gęsior i Maciej Szczęsny. Szymkowiak. Dobra akcja Widzewiaka na moment jednak, bo przerwana przez Bednarza. Bednarz, Kozioł. Znowu Bednarz. Niepotrzebna zabawa. Jacek Dębiński. Wysokość pola karnego. Gramy dalej. W środku jest Siadaczka. Także Szymkowiak. Piłka do Szymkowiaka. I nie ma gola. Tak, dobra, dobra sytuacja dla Widzewiaków. Bardzo dobrze zagrał Dębiński, który wykorzystał ten prosty, taki prozaiczny błąd Bednarza. Ograł Bednarza, można powiedzieć, potem bardzo ładnie dośrodkował w głębi pola i tu widzimy, Kurtiany miał bardzo dobrą sytuację, jeżeli tutaj padłaby bramka, piłka nawet dotknęła słupka, jeżeli tutaj padłaby bramka, no to muszę powiedzieć, byłyby to na pewno ostatnie minuty horror dla warszawskich piłkarzy, a można powiedzieć, uderzenie było ładne, akcja była ładna, zabrakło kilku milimetrów, żeby umieścić to w bramce. 71. minuta spotkania, Piotr Szarpak, a więc napastnik, ofensywny pomocnik, zmienia obrońcę, zmienia Daniela Bogusza. Smuda stawia na atak. Na pewno to już taktyka Widzewa nie jest racjonalna. Zostawili jak gdyby Łapińskiego samego, trochę z Michalskim, żeby bronili własnej bramki. Nie ma tu już mowy jakiejś taktyce, jakiejś strategii. Po prostu Widzew z głową do przodu, można powiedzieć, myśli tylko o ofensywie, myśli tylko o strzeleniu tej kontaktowej bramki. Legia na pewno będzie kontratakowała. Jest Siadaczka. Na lewo do Szarpaka. Szarpak, wysokość pola karnego. Dobrze ustawiony Zieliński.
Tu pomocnicy Widzewa, siadaczka, faul. Rzut wolny, przewinił Ryszard Staniek. 72. minuta spotkania, 2-0 dla Legii, ale rzut wolny dla Widzewa. Mógł sobie darować te ostre wejście Staniek, tam był blisko Czereszewski, ale nie chciał ryzykować kapitan warszawskiej 11. Ławka rezerwowych Widzewa, Daniel Bogusz, dalej bramkarz Ludwikowski, jeszcze dalej Paweł Miążkiewicz. Rzut wolny dla Widzewa. Uwaga! Szymkowiak ładnie! I bardzo dobrze Szamotulski. Lekkie uderzenie Szymkowiaka. Precyzyjne, ale nie na tyle, by zaskoczyć swojego kolegę z reprezentacji młodzieżowej. Można powiedzieć, było to typowe takie dziennikarskie zagranie dla dziennikarzy. Ładny strzał, ładne uderzenie, ładna parada, ale z tego bramki nie mogło być. Masz rację. Zawsze trzeba oddać to, co się należy piłkarzowi, a więc za to, że zgrabnie strzelił. No i bramkarzowi to jest parada dla fotoreporterów, oczywiście. I okazja dla tego, żeby to powtórzyć w bardzo dobrego ujęcia kamery. ...18 minut do końca spotkania. Legia Widzew 2-0 na Łazienkowskiej. I ton nadaje Widzew. Uwaga, akcja lewą stroną. To jest Majak. Dębiński, kozioł. Rzut rożny. Igor Kozioł, najcięższy chyba sprawdzian tego piłkarza w karierze, krótkiej karierze gry w Legii. Jacek Dębiński w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach bardzo dobra forma, powołany do reprezentacji. Bardzo skuteczny napastnik, a to rzut rożny. Teraz Skrzypek powyręczył Szamotulskiego, ale Widzewiacy nadal zamykają Legię. Po raz kolejny piłkarze Smudy w ataku na bramkę Legii. Nie odnosi wrażenia Zbyszek, że Widzewiacy zbyt rzadko próbują strzelać. Uwaga! Szamotulski i znowu ruch na bramkę Szamotulskiego. Wydaje mi się, że możliwości strzału z dalszej odległości w tej chwili nie było, ale jak mówi wielu trenerów, że dużo łatwiej bramkę strzelić z bliska niż z daleka, bo z daleka trzeba zaskoczyć bramkarza, natomiast z bliska można to o wiele, wiele łatwiej zrobić. Znaczy, trzeba by było zawsze popalać strzał z dalszej odległości, ale wydaje mi się, że tak się układa, że Widzewiacy nie mają tej możliwości strzału z dalszej odległości. Siadaczka na pole karne. Po raz kolejny Zieliński, no już trzeci chyba korner z rzędu. Trwa prawdziwe oblężenie bramki Legii. Widzewiacy czekają na ten moment, na ten taki zapalny punkt, w którym zdołają strzelić bramkę, albo i nie zdołają. Uwaga! Szamotulski, znowu piąstkowanie przed polem karnym, jest siadaczka, ale jest Mięciel. Mięciel zagrywa na bok, nie ma tam żadnego jego kolegów. 10 piłkarzy Widzewa na połowie Legii do Kurtiana. Kurtian ma z lewej strony Majak. Majak. Dębiński, ale Kozioł po raz kolejny uprzedził reprezentanta Polski, jeszcze Michalski. Skrzypek. Nie dał rady Michalczuk. I Skrzypek. Można powiedzieć, że to jest taki już Fort Apache w wykonaniu Legii, która broni dostępu do własnej bramki. Zdaje sobie doskonale sprawę, że to jest 15-16 minut. Ile zostało do końca? Około 16 minut. Brakuje do zdobycia tytułu mistrza Polski. Nie ma co się dziwić, że troszeczkę są zaniepokojeni o wynik. Widzę, jak powiedziałem, wydaje mi się ciut świeższy, a Legia bardzo, można powiedzieć, efektywna. Legia efektywna, Legia gra oszczędnie, Legia broni się i czeka na kontry. Czereszewski. Do środka, tu jest Mięciel. Mięciel czy Łapiński? Łapiński, bardzo dobrze. Środkowy obrońca Widzewa, na lewo do Dębińskiego. Dębiński, środkiem pędzi Szarpak. Za nim jest Majak. Dębiński. Właśnie do Majaka, ale tam uprzedził piłkę. Jest Szymkowiak jeszcze. I proszę, Staniek. Sokołowski. Sokołowski mija gęsiora, mija Michalczuka. Out dla Widzewa. Teraz Kurtian. Bardzo dobra akcja. Kurtian w polu karnym. Kurtian, Szymkowiak, Kurtian. Na spalonym atakujący złożył jak do modlitwy Mirek Szymkowiak. Myślę, że warto na to zobaczyć jeszcze raz. Kurtian się tylko uśmiechnął. Oto. Wydaje mi się, że w tej chwili w linii to nie jest pozycja spalona. Wydaje mi się, że tutaj troszeczkę sędzia przesadził, ale nie sprzeczajmy się, można powiedzieć. Nie można mieć wielkich zastrzeżeń do trójki arbitrów. Wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że prowadzą do tej pory spotkanie prawie bezbłędnie. Udźwignęli ciężar tego meczu, wagę. To wszystko, co spowoduje, że jest to mecz rzeczywiście
o Mistrzostwo Polski. Na 14 minut przed końcem meczu Legia prowadzi z Widzewem 2-0 po bramkach Kucharskiego i Czereszewskiego. Dobra piłka teraz do Michalskiego, ale nie. Zakończył akcję stoper Legii Jacek Zieliński. Widzew trochę bezradny. Widzew atakuje, Widzew stara się wejść w pole karne, strzelać, ale to... Jest zawsze Ficer, zawsze Czedzin, który też się na to dużo nie może pozwolić. Wydaje mi się, że legionisty zdają sobie sprawę z tej, takie można powiedzieć, świeżości fizycznej piłkarzy widzeckich i tutaj mają tą defensywę bardzo dobrze zorganizowaną. Zresztą można powiedzieć, różnica w tym meczu jest w podstawie linii obronnej, gdyż wydaje mi się, że nikt się nie może obrazić, czy nie posądzi mi o braku jakiejkolwiek opcji obiektywizmu, natomiast wydaje mi się, że są te dwie równorzędne drużyny. Legia Grabo po prostu potrafi lepiej wykorzystać sytuacje, które jej się nadarzają. Po tym widzę, popełnił kilka błędów w fazie defensywnej. Teraz faul na Michalczuku, będzie kolejny rzut wolny dla Widzewa. Michalczuk, krótka gawenda sędzią Czyżniewskim. Oto moment, w którym Staniek w taki oto właśnie sposób powstrzymał Michalczuka. Staniek ma już na swym koncie jedną żółtą kartkę, musi uważać. A oto okazja dla Rafała Siadaczki. Rzut wolny dla Widzewa, 78. minuta spotkania Legia Widzew 2-0, ale Widzew atakuje i Rafał Siadaczka. Uwaga, Siadaczka, dwuosobowy mur legionistów na pole karnej. Tam Igor Kozioł wespół z kolegami powstrzymali akcję Widzewiaków. Łapiński. Bardzo dobrze do Majaka. Majak przed nim tylko Szamotulski. Nic nie było. Dobra, kolejna akcja Widzewiaków. Świetnie zachował się Majak. Dobre wyjście w tempo, ale popatrzmy. Kozioł była znakomita prostopadłe podanie Łapińskiego. W tym momencie Majak troszeczkę zachował się. W tym momencie wydaje się, że Majak odbiłby piłkę szerzej i wszedłby w nogi Szamotulskiego, na pewno byłby rzut karny. Na pozycji spalonej był Szamotulski, nie brał udziału w gry. Pasywna pozycja spalona i słusznie ze sędzia nie gwizdnął. Po tym Szamotulski tą piłkę dotknął. Powinien być rzut rożny właśnie. Nie, bo potem tą piłkę dotknął, spychając ją na nogi Majaka i ta piłka wyszła na aut i była słuszna decyzja sędziego. Tak, proszę Państwa, dzieje się w tym spotkaniu. Widzew atakuje, a legioniści bronią się dobrze, bronią się mądrze, no mają, i prowadzą 2-0. Mają czego bronić. Mają czego bronić, tak. To już dwa gole. 79. minuta do meczu. Rusza Widzew, Gęsior na prawo do Szymkowiaka. Szymkowiak i Gęsior. Piłka do środka do Michalskiego. Michalski bardzo ładnie. Gęsior. Zatrzymana akcja przez Szykiera, ale to Widzew. Łodzianie nie schodzą z połowy legionistów. Legia przyjmuje to spokojnie. Legia czeka na kontrę. Szarpak i Czereszewski. Szarpak i teraz Czereszewski przerwał akcję Widzewa. Rusza Marcin Mięciel, nie zdążył Szymkowiak. Mięciel przed nim, tylko Szczęsny. Mięciel, pole karne. Mięciel strzela i nie ma gola. I od bramki. Była to znakomita, można powiedzieć, sytuacja dla wymarzona. Mięciela. Wymarzona od połowy boiska. Przed sam na sam ze Szczęsnym. Jeszcze raz widzimy tę sytuację już w końcowej fazie. Tutaj troszeczkę jak gdyby czekał z oddaniem szału. Był troszeczkę atakowany z tyłu przez Kurtiano, ale nie było tu absolutnie jakiegoś faulu. I wydaje mi się, że zbyt długo zwlekał ze strzałem Mięciel, żeby mógł strzelić bramki. Doskonała była to okazja, żeby Mięciel zakończył ten mecz dla drużyny warszawskiej. A tu widzimy problemy sędziego Czyżniewskiego. Ojej, rzeczywiście jest niecodzienny widok. Andrzej Czyżniewski dostał. Nie wiem, co mówią nasze regulaminy. Przyznaję się, jeżeli sędzia jest niedysponowany. We Włoszech jest taki, chyba kolega z linii. We Włoszech jest taki dziwny przepis, że jeżeli sędzia nie czuje się najlepiej, mecz musi zostać przerwany. A my widzimy jeszcze raz tutaj akcję Mięciela. Jeżeli sędzia jest niezdolny, główny, to mecz zostaje przerwany i powtórzony. Miejmy nadzieję, że takiej sytuacji nie dojdzie, bo rzeczywiście byłby to niesamowity koniec. Mięciel nie może wybaczyć sobie tej zepsutej sytuacji. Oto Andrzej Czyżniewski. Tu jest masowany przez lekarza Legii, lekarza Widzewa. Bardzo solidarne spotkanie medyków na środku boiska. No cóż, Czyżniewski... Bardzo ciekawa sytuacja. Czyżniewskiemu nie do śmiechu, ale cóż. Cóż, Czyżniewski był bramkarzem, a wiadomo, że bramkarz najwięcej to nie biegał. Andrzej był znakomitym bramkarzem, można powiedzieć, dobrze zbudowany, umięśniony. Może troszeczkę zabrakło mu kondycji, aczkolwiek taki wypadek może się każdemu zdarzyć. Przygotował się do tego meczu starannie, ostatnio sporo biegał, stracił kilka kilogramów.
A proszę Państwa, nasz komentator Zbigniew Boniek w 1973 roku po raz pierwszy spotkał się z sędzią Czyżniewskim. Wtedy Czyżniewski był bramkarzem, było to w meczu o Puchar Polski. W Inowrocławiu mecz Goplania Zawisza II. Zbigniew Boniek miał wtedy 17 lat i było 2-3 dla Zawiszy. Boniek wszedł po przerwie, do przerwy przegrywali piłkarze Czyżniewskiego 0-2, strzeli dwie bramki, a trener Waligura, no i nie tylko on wtedy... Kto ci to powiedział? Proszę? Kto ci to powiedział? Czyżniewski. Ja muszę powiedzieć, że tego nie pamiętam, aczkolwiek mówi się pod tym podpis. I tak, proszę Państwa, Zbigniew Boniek po raz pierwszy spotkał się z Andrzejem Czyżniewskim. Było to 24 lata temu, dzisiaj na zupełnie innych stanowiskach. Od kilku minut przerwa na boisku. Dramat Andrzeja Czyżniewskiego, sędziego, który bardzo dobrze prowadził ten mecz, który znakomicie dawał grać piłkarzem, który czuwał nad temperamentem zawodników, który kontrolował w ogóle zawody w sposób taki niezauważalny, dyskretny, ale no teraz... A ja muszę powiedzieć, że tu jest troszeczkę takiego zamieszania, bałaganu, bo nie bardzo wiedzą wszyscy, co z tym fantem zrobić. Wydaje mi się, że kontuzja Czyżniewskiego jest bardzo groźna. Ja tutaj widzę grymas straszny na twarzy Andrzeja. Miejmy nadzieję, że się nic nie stało. To akcja Mięciela. Widzimy Mięciela wpadającego w pole karne. Jest zmiana. Krzysztof Sławik za chwilę wejdzie na boisko. Pokazał Czyżniewski swemu liniowemu. Chyba nie. Na razie mówimy o zmianie w drużynie Legii. Nie, jednak nie. Widziałem, że blisko podbiegł Krzysztof Sławik. Czyżniewski. Niepotrzebnie panikowałem. Czyżniewski zagryzł zęby i powinien chodzić sobie w środku koła i piłkarze obiecać mu, że nic się nie stanie. Tak, ale ze środka koła to bardzo źle widać. Natomiast pozostało tutaj jeszcze prawie 10 minut gry. Wszystko może się zdarzyć. Miejmy nadzieję, że Andrzej tutaj jak najszybciej dojdzie do siebie, gdyż no, taki mecz, jeżeli zakłócony był przez jakąś tutaj niedyspozycję sędziego, to byłoby bardzo szkoda. Jacek Kasprzak na boisku do 84 minuty za Cezarego Kucharskiego. Cezary Kucharski już na ławce rezerwowych, a Widzew atakuje. Ten scenariusz układa się od 46 minuty. Układa się praktycznie od początku mecza. Widzewiacy bardzo ambitnie, bardzo chcą tu wygrać, bardzo chcą zwyciężyć, jednak Legia z żelazną konsekwencją, z taką zimną krwią broni swego, no i czyni to dobrze, czyni szczęśliwie. Stąd 2-0 dla warszawskiej jedenastki, a oto rzut rożny dla Widzenowa. Rafał Siadaczka z rzutu rożnego. W polu karnym mamy 6 piłkarzy Widzewa, tych najwyższych jest Gęsior, jest Majak, jest Debiński, jest Michalski, Szarpak, uwaga, Siadaczka. I kolejny rzut rożny. I Staniek znowu na rzut rożny. Czyżniewski znowu dotyka z bolącej nogi, teraz on tu będzie chyba jednym z najważniejszych. No na pewno tam się, można powiedzieć, jest jakieś zerwanie, rozerwanie mięśnia, gdyż... Uwaga, Siadaczka do Szarpaka, piłka na środek pola karnego. Staniek, Szymkowiak. Legia Widzew 2-0. Mirosław Szymkowiak. To właśnie o tym piłkarzu, także o nieobecnym dzisiaj na boisku Marku Cipce powiada się, że chętnie z ich usług skorzystała w przyszłym sezonie Legia. Błąd Siekiera i Szymkowiak bardzo aktywny w polu karnym, trochę bez szczęścia. Szymkowiak już po raz drugi tutaj zagroził bramce Legionisty, ale brakuje dzisiaj szczęścia. Się dwie ładne bramki w drużynie młodzieżowej przeciwko Włochom. Nawet ostatni mecz z Gruzją popisał się ładną bramką, ale dzisiaj można powiedzieć, trochę mu szczęścia brakuje i precyzji. Mirosław Szymkowiak wraca, bo Legia bije rzut wolny na środku boiska. W przodzie jest Mięciel i Sokołowski. Legioniści jakby dali odsapnąć swoim pomocnikom, swoim obrońcom i atakują. No pan Wiesław Jabłoński coraz bardziej myśli o zabezpieczeniu rezultatu. Wycofał Kucharskiego i słusznie wprowadzając pomocnika. Czykier, prawa strona boiska, mija Michalskiego. Czykier w polu karnym, Czykier! Ładnie przerwali to Widzewiacy i Kurtian. W przodzie tylko Majak. Z prawej strony nadciąga Szymkowiak. Kurtian do Łapińskiego. Staniek bardzo dobrze na wolne pole. Zagranie do Sokołowskiego. Sokołowski. Pięknie i nie ma gola. Dobre podanie do Dariusza Czykiera. Była to piękna kontratak. Przechwycenie piłki w środkowej strefie. Ładne zagranie, odstrzydlające, prostopadłe podanie. Proszę jeszcze raz. Zdecydował się na bardzo silny strzał. Wiadomo, kiedy strzela się silnie, to często brakuje precyzji. I Staniek w środku. Kapitan wojskowych do Bednarza. Bednarz teraz traci piłkę na rzecz Gęsiora, ale Zieliński, Kozioł. Jest Sokołowski. Sokołowski sam. Michalczuk, faulowany piłkarz Legii, rzut wolny dla gospodarzy. Niepotrzebnie teraz
Bardzo blisko sędzia Czyżniewski, mimo że kontuzjowany błyskawicznie jak ringowy sędzia Bocenski. To typowo takie piłkarskie zagranie, tutaj zatrzymał go, trochę go staranował, można powiedzieć, i wydaje mi się, że wszystko wróciło do normy. Uwaga, Kacprzak, teraz prawa strona boiska. Kacprzak i Michalczuk. Odbita piłka, Łapiński do Michalczuka. Widzę Wiacy, bardzo dobra piłka do Dębińskiego, jeden obrońca. No ale udało się. Bardzo piękne zagranie Jacka Zielińskiego. Rzeczywiście można powiedzieć, znakomicie tutaj wyczuł czas. Wszedł, można powiedzieć, odpowiednio na tą piłkę i przerwał bardzo niebezpieczną akcję. Widzew nie rezygnuje. Piłka na prawo do Gęsiora. Gęsior już jest polu karnym, jednak musi jej szukać bliżej narożnika boiska. Do Szymkowiaka. Szymkowiak. Ładnie w pole karne był Dębiński. Jest Krzypek, Bednarz i przerwana akcja Widzewiaków. Staniek znowu na desant do Mięciela. Mięciel czy Łapiński? Łapiński jest spokojnie szybszy od Mięciela. W pojedynku jeden na jeden. Widać to już w pierwszej połowie, że Łapiński, kilka razy, że Łapiński jest po prostu... Mięciel może ma większy taki zryw piłkarski, te pierwsze 3 metry, natomiast później na dystansie widać, że Łapiński jest szybszy. Widzę. Kurtian. Siadaczka. Łodzianie nie rezygnują. Szarpak. Z lewej strony dobrze ustawiony Majak w polu karnym, ale Szarpak do środka. Na głowę Kozioła i może kolejna akcja Łodzian. Siadaczka. Po raz kolejny Kozioł. Bardzo skuteczny i pewny w drugiej połowie Igor Kozioł. Łapiński. Siadaczka. Dobrze do Michalczuka na spalonym. Gracz łódzkiej 11. Jeszcze raz widzimy to podanie, które było bardzo ciekawe, ale za mocne, tutaj nie miał absolutnie... Nie było spalonego, Zieliński nie uciekał, było, ale zaspał Kozioł, proszę. O. Michalczuk nie miał tutaj żadnej możliwości dojść do tej piłki. Dobiega końca spotkanie, jeszcze kilka minut, przypominamy, wydaje że przerwa. Widzewiacy zaczynają czuć to, że będzie ciężko tutaj coś zrobić, chociaż zawsze znani są z tego, że walczą do końca. I miejmy nadzieję dla spektaklu, dlatego że mecz był dobry, że jeszcze będą starali się tutaj coś zrobić. Piłka na prawo do Skrzypka. Teraz w środku Staniek i dobrze Szczęsny. Szczęsny miał mniej roboty niż Szamotulski, nie bronił tak dużo, nie miał tylu dramatycznych sytuacji, chociaż słupek Kucharskiego, przypominam, ale to on puścił dwie bramki, no i Legia prowadzi w Warszawie z Widzewem 2-0. Można powiedzieć, że Szczęsny się w tym meczu nie napracował. Nie miał jakichś zbyt efektownych interwencji, gdyż nie było takiej potrzeby. Uwaga, Majak, pole karne, Majak przed nim Szamotulski, Majak strzela i gol! Gol, gol, 2-1. I proszę Państwa, teraz będziemy mieli 5 minut. Ostatnie ciekawe 5 minut. Widzew strzelił tą kontaktową bramkę w najcięższym momencie dla Legii. Wydawało się, że mecz już jest zakończony. Takie wejście... W stylu Legii właśnie, środkiem boiska zagrali teraz Widzewiacy. Wejście Majaka niepokryty, troszeczkę się rozluźniła obrona Legii. Tu jeszcze raz widzimy Majak, przyjął tą piłkę i potem nie ma żadnych problemów ze zdobyciem bramki. 2-1, zostało kilka minut do końca, zobaczymy, co się stanie na tym boisku, gdyż tu każda bramka jest rzeczywiście na wagę złota i tytuł mistrza Polski. Proszę Państwa, dwie, może trzy minuty do końca meczu. Legia prowadzi 2-1. Gol Sławomira Majaka. Oto bohater akcji sprzed kilkudziesięciu sekund, a tu już atakuje Legia. Skrzypek prawą stroną, obok niego Łapiński. Skrzypek do środka do Czerwyszewskiego, ale nie, tam dobrze ustawiony Gęsior i Widzew. Teraz wejście Stańka. Staniek, jeszcze Staniek. Nie dał rady przekazać piłki Czerwyszewskiemu. I Widzew. Horror na Łazienkowskiej. 2-0. Wydawało się spokojne pilnowanie wyniku, ale Widzew zagrał z klasą. Widzew grał do końca. No i Sławomir Majak, najlepszy piłkarz tej drużyny, pokonał Szamotulskiego. Teraz faul Widzewiaka. To mówiliśmy. Widzewiacy walczą do końca. Wydawało się, już trochę zaczynają się godzić z tą porażką, ale taka niespodziewana kontra. Strzelili bramkę. No i rzeczywiście wydaje mi się, że legioniści muszą jeszcze tutaj coś z siebie wydobyć, starać się coś zmienić, gdyż
Zmiana w Legii. Marcin Mięciel schodzi z boiska, za niego Marcin Jałocha, a więc znowu obrońca za... Pan Jabłoński doskonale zdaje sobie sprawę, trener, że tutaj warszawiacy nie są w stanie już kontratakować, że trzeba bronić własnej bramki. Sytuacja jest bardzo niebezpieczna i kolejny, że tak powiem, pomocnik, kolejna zmiana na pomocnika. A więc teraz Legioniści jak najdalej piłka od swego pola karnego. Jacek Zieliński do Czereszewskiego. Czereszewski w walce z siadaczką. Staniek na wolne pole, spalony, na spalonym Czereszewskim. Bardzo mądra, przytomna pułapka offside'owa zestawiona przez Widzew. Teraz Maciej Szczęsny jak najszybciej, bo sekundy uciekają. Widzimy dwumetrowy spalony pomocnika Legii. Franciszek Smuda przy linii bocznej szaleje. Franciszek Smuda zachęca swych piłkarzy do gry, do walki, do końca i oto Widzew. Szymkowiak. Legia broni się, broni już teraz w wyniku. Szymkowiak na pole karne. Nieporozumienie obrońców. Skrzypek, obok niego był blisko Dębiński. I ma jak w swym przedostatnim meczu Widzewa. Przypominam, po tym sezonie odchodzi do Niemiec. Uwaga, Kurtian. Na lewo do siadaczki, siadaczka. I gol! 2-2. Proszę Państwa, nieprawdopodobne, nieprawdopodobne. Dariusz Cisza Gejszo. Na warszawskim stadionie. Cisza na warszawskim stadionie, a to piłkarze Widzewa. 45 minuta, 21 sekunda. Drugi decydujący gol o tytule mistrza Polski dla drużyny widzewskiej. Nieprawdopodobna sytuacja. Legia na własne życzenie nie zdobyła tego tytułu. Legia, która 5 minut przed zakończeniem meczu wierzyła, że mecz jest zakończony, że zdobyli tytuł mistrza Polski. Widzimy widzewiaków, którzy się cieszą. Nieprawdopodobnie piękne uderzenie Gąsiora. Widzimy jeszcze raz tą akcję. Proszę, Gąsior, ty 5 metrów do przodu. Znakomite uderzenie Gąsiora. Nic nie miał do powiedzenia Szamotulski. Naprawdę ciężko komentować, ciężko tutaj powiedzieć. Widzewiacy walczyli, strzelili dwie bramki w ostatnich minutach. Wielkie brawa dla tych piłkarzy. Na pewno Legioniści będą do siebie mieli wielkie pretensje. Osamotniony Gęsior, wspaniała akcja Gęsiora i 2-2. Widzew zawsze słynął z tego, że walczył do końca, żeby był drużyną niezależnie ambitną. Od piłkarskiego pokolenia. Uwaga, ale Legia nie rezygnuje. I pokazał to. Jeszcze kolejna... Co? Nie. Spalony. Nie ma bramki. Nie ma bramki, proszę Państwa. Pozycja spalona. Był piłkarz Legii. Była to, wydaje mi się, ewidentna pozycja spalona. Nie chciałbym tutaj wyprzedzać faktów. Popatrzymy jeszcze raz na tą akcję. Powtórka ewidentna, ewidentna pozycja spalona. Bardzo słusznie postąpił sędzia. Pan Krzyżniewski. A ja muszę powiedzieć, że to, co potrafi dostarczyć piłka tych przerw, to chyba żadna inna dyscyplina sportu. Wydawało się, że spotkanie było zakończone. Widzewiacy walczyli i w momencie... Teraz Franciszek Smuda się modli już, tylko kiedy zostały mu sekundy. Nieprawdopodobne zakończenie tego spotkania. 2-2 i atakuje Widzew. Gęsior ucieka prawą stroną. Gęsior w środku Michalczuk czeka na piłkę. Czyżby było 3-2? Michalczuk strzela i gol! Nie! To już jest KO, proszę Państwa. To jest knockout. 3-2 dla Widzewa na Legii, na stadionie Wojska Polskiego w 93 minucie spotkania. Widzimy trenera Smudę, który się cieszy. To jest nieprawdopodobne. Znakomita postawa Widzewa w ostatnich 5 minutach. Widzimy Szamotulskiego, który rozmawia ze swoim momentem. A to sektor Widzewa. Knockout Legii na własnym stadionie. To jest KO, proszę Państwa. Tak. Powiedziałeś o tym, że tylko piłka daje takie przeżycie. Chyba tylko mecz wagi ciężkiej. Tyson Holyfield, jeszcze raz ta sytuacja. W 88 minucie było 2-0 dla Legii. 88, 2-1, 92-2, 92, 3. Michalczuk na 3-2. Legia na kolanach. Muszę powiedzieć, że na pewno jest mi przykro. Wielką rzeczą, nieprawdopodobną. Naprawdę aplauzy i uznanie dla widzewiaków i także chyba dla piłkarzy warszawskich, którzy niestety uwierzyli w to, że wygrali to spotkanie ciut za wcześnie. Wygrali za wcześnie, stąd zmiany napastników, stąd czekanie na to, by doczekać do końca teraz warszawiacy. Kolejna akcja piłkarzy Legii, ale już nikomu się nie chce. Chyba żaden z tych zawodników Jabłońskiego nie wierzy w to, że Legia strzeli wyrównującą bramkę, chociaż cicho. W tym spotkaniu działo się tyle rzeczy, tyle pięknych sytuacji, że może być jeszcze różnie. 3-2 prowadzi Widzew. Dramatyczny przebieg meczu na Legii przy ulicy Łazienkowskiej. 3-2 dla Widzewa.
Ta bramka Michalczuka to prawdziwy cios w serce tutaj publiczności warszawskiej. Jeżeli chce być obiektywne, to wszystko, co chcemy dla Widzewiaków, za ich podstawę, ale wydaje mi się, że Legia w końcówce przegrała mecz na własne życzenie. Taką piłkę chcemy widzieć na naszych stadionach, takie mecze. A sektor Widzewa szaleje, ta wycieczka ich do Warszawy opłaciła się. 3-2 dla Widzewa. Coś niesamowitego, nieprawdopodobne zakończenie tego spotkania. Proszę Państwa, od takiego meczu nie widziałem, można powiedzieć, tylko dobrych lat. Z taką dramaturgią. Mecz na szczycie. Mecz na szczycie, tytuł mistrza Polski, przedostatnia kolejka. Legia, która już można powiedzieć, może przygotować się do świętowania, do ucz, do balów. Do wielkiej I ten Maja, który 5 minut przed końcem strzela kontaktowa bramkę, która okazała się niekontaktową bramkę, a bramką, która znokautowała złotą piłkarzy warszawskich. Tak, proszę Państwa, dalsze bramki to konsekwencja załamania się piłkarzy Legii i tego, że przestali chyba wierzyć w to, iż mogą pokonać Widzew. A układało się dla nich dobrze do 88 minuty spotkania. Jeszcze Legia, jeszcze piłkarze Mirosława Jabłońskiego. Wydaje mi się... Przepraszam, Janusz. Skrzypek, wysokość pola karnego i spokojnie Widzewiec. Koniec spotkania, Andrzej już widzę, przygotuje gwizdek. Tak jest! Jest to sukces Franciszka Smudy. Trener, który potrafi drużynę trzymać tak skoncentrowaną, która przegrywa do 88 minuty 2-0. I wierzy w nią, to nie tylko wierzyć, ale przekazać tym chłopcom płacz trenera Smudy, przekazać tym chłopcom tą radość, przekazać tym chłopcom wiarę, że można walczyć do końca. Naprawdę wielkie brawa dla piłkarzy Widzewa, wielkie brawa dla Franka i wielkie brawa dla pokonanych, którzy rzeczywiście zagrali wielkie spotkanie. Więc co robimy z selekcjonera reprezentacji Polski, Franciszek Smuda? Dlaczego nie? Nasz komentator zachowuje tutaj dzisiaj wymowne milczenie. Mówimy o meczu, nie mówimy o tym, co będzie z reprezentacją. Marcin Mięciel, jego piłkarze w szoku. Tajemnicą Poliszynela jest to, że podobno dokonano już wyboru trenera. Ja mam nadzieję, że jeszcze tak się nie stało. I to Franciszek Smuda cieszący się ze swoimi piłkarzami. Oto radość Widzewiaków. Historia z piłkarskiego horroru, z piłkarskiego thrillera. 11 minuta Kucharski, 57 Czereszewski, 88 Majak, 90 Gęsior, 93 Michalczuk i Franciszek Smuda, zanim udzieli nam wywiadu, bo musi nam udzielić wywiadu zaraz po spotkaniu, to nie w ramionach tych piłkarzy. Widzew, Legia 3-2 na Łazienkowskiej, zwycięstwo Widzewiaków. I oddajmy głos naszej reporterce. Pan Mirosław Jabłoński, panie trenerze, chyba w najgorszych czarnych myślach nie spodziewał się pan, że w ostatnich minutach stracicie 3 bramki i przegracie to spotkanie. Znaczy, wiedzieliśmy, że z Widzewem trzeba grać do końca i jednak tej konsekwencji troszeczkę zabrakło nam, ale widać było, że straciliśmy sporo sił, no i po prostu Widzewowi dopisało szczęście i tak to się skończyło. Panie trenerze, nie żałuje pan pewnych decyzji, jakie pan podjął, bo zdecydowanie ostatnie 30 minut nastawił się tylko na obronę wyniku. Znaczy, Czarek Kucharski poprosił o zmianę, ponieważ opały go skurcze. Stąd była ta zmiana. Natomiast w zasadzie ta zmiana w końcówce Marcina Mieciela to już taka była trochę taktyczna i też, żeby widać było, że tracimy siły i żeby ten wynik korzystny dla nas utrzymać. No ale wiadomo, że Legia ma mocnego sponsora, czyli ta przegrana w sumie nie jest taką tragiczną dla was, jak gdyby była w przypadku przegranej Widzewa. Czy gdybyśmy ten mecz przegrali w innej sytuacji, to by, no, to inaczej byśmy to odbierali, a prowadząc 2-0 i dać sobie odebrać zwycięstwo i prawie że pewne mistrzostwo Polski, no to tego bardzo szkoda. Tego szkoda po prostu całego naszego wysiłku, który żeśmy włożyli w przygotowanie się do tego meczu. Dziękuję bardzo. Tyle Aldona Marczuk, trener Mirosław Jabłoński. Do 88 minuty najszczęśliwszy człowiek w stolicy, a teraz tak się cieszy piłkarska Łódź, tak się cieszą kibice Widzewa. Proszę Państwa, zobaczmy, jak się statystycznie układało to spotkanie.
proszę patrzeć na statystyki, a o tym, co się wydarzyło przez tych 6 kwadransów, opowie nam pokrótce Zbigniew Wojnik. Zbyszek, teraz twoje podsumowanie tego meczu. Ja muszę powiedzieć, że wydaje mi się, że w sporcie i w piłce zawsze przypadek odgrywa troszeczkę decydującą rolę. Na pewno trochę było przypadków w tej, takie można powiedzieć, końcówce Widzewa, aczkolwiek szukali tego korzystnego rezultatu do samego końca. Wydaje mi się, że to, co powiedziałem na początku, to tutaj było widać, jak na, można powiedzieć, jak na tacy, jak na talerzu. Po prostu Legia w ostatnim czasie zagrała za mało mecza, żeby móc myśleć, żeby sprostać Widzowi i grać na tym samym poziomie przez 90 minut. Cofnęła się do głębokiej defensywy, nawet tutaj zmiany trenera spowodowały, że było widać, że sam trener wie o tym, że zaczyna drużynie brakować troszeczkę tlenu, kondycji, zmieniał napastników na pomocników, gdyż Czernica chciał obronić i to tak można powiedzieć, ten miesiąc prawie niegrania tutaj na Legii się strasznie zemścił. Przykre jest mi Legia, ale z drugiej strony można powiedzieć, też cieszę się z sukcesu widzewskiej drużyny. Jest to zasłużony sukces widzewiaków. Mamy w tej chwili dwie dobre drużyny. Miejmy nadzieję, że dołączą inne. Uważam, że Widzewa, zwycięstwo Widzewa zasłużone, ale też i trochę szczęśliwe. Brawo Widzew. I proszę Państwa, czas na najszczęśliwszego człowieka w ekipie Widzewie, na czas na ojca sukcesu, na Franciszka Smudę. Panie trenerze, no jedyne określenie, jakie tutaj pasowało, bo to, że jest pan czarodziejem. Jak pan to robi, że tych swoich piłkarzy uczy grać do końca? Przede wszystkim no, muszę powiedzieć, że nie jestem czarodziejem. Staram się zawsze zespół tak przygotować, żeby nigdy nie tracił nadziei do końca. Przede wszystkim motywację oni mają na 150 minut. I udowodnili już parę razy, sami się przekonali, że te końcowe wyniki, jakie uzyskiwaliśmy i w meczach ligowych, i w pucharowych, to jest właśnie przez taką postawę. Panie trenerze, ale czy w trakcie tego spotkania miał pan moment zwątpienia, że jednak nie uda się wygrać, a nawet zremisować? Jeszcze raz pani. Czy miał pan chwilę zwątpienia w tym spotkaniu, że nie uda się tego spotkania wygrać, a nawet zremisować? To znaczy, miałem okresy takich zwątpienia. Przede wszystkim zastanawiałem się, jak drużynę tutaj trochę zmienić na polu i te dwie zmiany to właśnie dobrze zrobiły, ale przede wszystkim wiedziałem, że jak kontaktową bramkę strzelimy, to mecz wygramy jeszcze albo najgorzej zremisujemy. I ostatnie pytanie, czy to zwycięstwo oznacza, że pozostaje pan w Widzewie na następny sezon? Nie, muszę noc najpierw przespać, a jutro będę wiedział więcej. Dziękuję bardzo. Zbyszek Wojek przyjął z uśmiechem zapewnienie Franciszka Smudy. On nie będzie spał tej nocy. To jest bardzo ciężko spać. Praca trenerska jest bardziej ciężka, duży trener, ale Franek jest wielki trener, jest mało drużyny w Polsce, która potrafi wierzyć trenera, która potrafi grać do końca i która potrafi wierzyć, że można wygrać mecz, przegrywając 2-0 na 3 minuty przed końcem. Brawo Franek. Brawo Franek, proszę Państwa, widzę w 3-2 z Legią. My zapraszamy do naszego studia, które jest pod trybuną główną Legii, stadionu Legii. Tak, a są ze mną i Sławomir Majak z Łódzkiego Widzewa i Cezary Kucharski. Sławek Majak powiedział po tym meczu, że trener Franciszek Smuda na pewno nie prześpi tych dzisiejszej nocy, gdyż rzeczywiście Widzew dokonał rzeczy wręcz nieprawdopodobnej. Do 88 minuty i do pana bramki Widzew przegrywał 0-2, zwyciężyliście i jesteście mistrzami Polski. No, dzisiaj powtórzyła się sytuacja z Brędby w Danii, gdzie też przegrywaliśmy 3-0. Potrafiliśmy to odrobić, awansować do Ligi Mistrzów. Dzisiaj było podobnie, przegrywaliśmy 2-0, tak jak wspomniałeś, do 88 minuty. Udało nam się strzelić kontaktową bramkę, potem na remis i w ostatniej minucie na 3-2. No, chwała tutaj całemu zespołowi Widzewa, że potrafił się jednak jeszcze zerwać do oboju na te ostatnie 10 minut i wygrać ten mecz. I jak wiemy, no, dzisiaj na pewno cała Łódź się będzie bawić, my wraz z nimi, i wiemy, że dzisiaj jesteśmy już mistrzami Polski tego roku. Franciszek Smuda powiedział, że nawet on miał momenty zwątpienia, siedząc na ławce rezerwowych. Ciekawy jestem, jak to wyglądało na boisku, na murawie. Na pewno po strzeleniu drugiej bramki przez zespół Legii, no praktycznie no, tylko hura optymiści mogli przypuszczać, że jeszcze potrafiby coś zrobić. Tym bardziej, że no, gra jednak nie układała się po naszej myśli. Byliśmy skutecznie wbijani do rytmu przez zawodników Legii, którzy zagrali dzisiaj również bardzo dobre spotkanie, które mogło naprawdę się podobać nawet tym wybrednym ludziom, którzy zawsze narzekają na poziom naszej polskiej ligi. Stało się tak, jak się stało, że Widzew ponownie dokonał tej ciężkiej sztuki, że na wjeździe potrafił wygrać z Legią, a ja bym tutaj chciał oddać hołd chłopakom z Legii, że potrafili naprawdę rozegrać też wspaniałe spotkanie i to było tylko z korzyścią dla nas, dla całej piłki nożnej w Polsce. Kiedy Czarek Kucharski schodził z murawy, było wciąż jeszcze 2-0 dla warszawskiej Legii i no, wystarczy spojrzeć na twoją minę. Co musicie czuć teraz i ty, i twoi koledzy? Na pewno nie cieszę się z wyniku, jaki dzisiaj osiągnęliśmy z Widzewem. Myślę, że te bramki, które straciliśmy w końcówce, to jest wypadkowo po prostu przygotowań naszych w zimie. Po prostu brakło nam sił. No, ja mnie samego kłopały już pod koniec
Kurczę, myślę, że nie byliśmy dobrze przygotowani do tego sezonu. Na pewno też zgrupowanie kadr wybijało nas z rytmu i to też powoduje to, że pod koniec, no mówiąc, słanialiśmy się praktycznie na nogach i Widzew miał po prostu trochę więcej szczęścia i wygrał. No, trzeba im pogratulować. Panowie, proponuję, byśmy razem zobaczyli jeszcze, obejrzeli powtórki bramek z dzisiejszego spotkania. Rozpoczęło się dla Legii bardzo dobrze, bo już w 11 minucie spotkania rzut rożny, Tomasz Sokołowski na głowę Cezarego Kucharskiego i było 1-0. Opowiedz nam o tej bramce, Czarek. Przed meczem rozmawialiśmy z Tomkiem Sokołowskim, że będzie grał na krótki słupek. Mówił, że tam mówił do mnie, że szukał tej piłki. No i po prostu wygrałem przepychankę z Danielem Boguszem i strzeliłem. Myślę, że Maciek nie miał żadnych szans. Bo piłka weszła w kozioł, no i sam. Legia prowadziła po pierwszej części spotkania z Widzewem Łódź 1-0, a później akcja z 57 minuty meczu. Sylwester Czereszewski doprowadza do stanu 2-0 i Sławek chyba tutaj błąd popełniła cała łódzka obrona, prawda? Tutaj kilku łódzkich obrońców, którzy nie powstrzymali.